Jeszcze chwila. Czterdzieści jeden, 42, 43, 44, 45, 46, 47. MMA News Live, 47 odcinek. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo ciekawy odcinek. Bardzo, bardzo ciekawy odcinek się szykuje. Nie lada goście. Już przerzucę intro na publiczne. Witam wszystkich jeszcze raz w 47 odcinku MMA News Live. Naprawdę dzisiaj mamy ciekawych gości. Sam jestem podekscytowany. Jestem podekscytowany co najmniej, jakby miało się zaraz wydarzyć coś bardzo ważnego. Akop Szostak, wielki powrót Akopa. Szykuje się i dzisiaj o nim opowie. Będzie naszym pierwszym gościem. Później będzie Tyberiusz Kowalczyk, były rywal Akopa Szostaka, który no, wygrał wtedy bezapelacyjnie. Pamiętacie wszyscy pojedynek na FEN, zdaje się 14 to było. Nawet zaraz zobaczę, na którym to było. Niemniej obaj zawodnicy są już, myślę, zupełnie innymi fighterami. Tyberiusz Kowalczyk też miał spory okres, kiedy nie walczył, bo to już minęło dobre kilka miesięcy, także jestem ciekawy, co przyniesie dla niego najbliższy rok. Oczywiście kolejnym gościem będzie Mateusz Piskorz, o którym za kilka dni będzie głośno, będzie walczył na gali CRC w Irlandii. Będzie Szymon Bajor, który doszedł na ostatnią chwilę i opowie o walce z Aleksandrem Emilianenko. Będzie również Sam Alvi, nasz gość specjalny ze Stanów Zjednoczonych, który zmierzy się z Marcinem Prachnio. Także będzie o czym mówić. A tymczasem może zapuszczę wasze ulubione intro. I za chwilę będziemy dzwonili do Akopa, który już gdzieś tam pewnie wyczekuje na telefon. Z Akopem połączymy się telefonicznie. Dzisiaj, tak jak patrzę, to mamy trzech gości na telefon i dwóch na Skype'ie. Póki co intro. Fighting out of MMA News Live! Wojciech Morozowski! Udało się. 47 odcinek MMA News Live jest już faktem. Będzie dzisiaj kilka ciekawostek na pewno, bo tak nawet sobie spisałem. Myślę, że to jest dobry pomysł. To jest doskonały pomysł. Ten program jest właśnie tym, czego polska scena MMA chyba potrzebowała, bo możemy drobnym druczkiem opowiedzieć o kilku rzeczach, które mają miejsce za kulisami, bo do tego służy właśnie ten program, żeby sobie porozmawiać, podyskutować na różne tematy, na różne możliwości. Rzucamy to w formie planów, w formie plotek, możemy to nazwać. Jakkolwiek po prostu możemy opowiedzieć o tym, co faktycznie się dzieje gdzieś tam w przygotowaniach, wisi w powietrzu, a co może niekoniecznie nadaje się na tym etapie do wrzucenia. Także dzisiaj o tym wszystkim również opowiemy. Dzięki, Cezar. Standardowe, tak, na cesarstwo. Dzięki, Cezar. Cezarze. Lista pytań już jest obszerna. O, komuś nie podobało się intro. Bardzo mi przykro. W takim razie dla ciebie specjalnie puszczę je zaraz jeszcze raz. A intro jest oczywiście dowcipem. Jest żartem, który gdzieś tam kiedyś zrobiłem i taki już zostanie. Na razie nie będę go zmieniał. Natomiast jeden z czytelników, widzów podesłał mi właśnie takie całkiem ciekawe intro, może które później użyję w trakcie programu, które jeszcze tam trzeba dopracować, ale może go użyję właśnie do takiego kącika, myślę, takich mini newsów tak zwanych. Witam wszystkich serdecznie.
Myślę, że warto zadzwonić do Akopa i zadać mu kilka pytań na zdrówko. Fajny kubek dostałem od jednego z widzów. Taka ciekawostka ostatnich dni. No, zdania są podzielone. W kontekście 99% mówi, że fajne intro w stylu retro. A jednej osobie się nie podobało. No trudno, wszystkim nie dogodzę. Małgorzata. O właśnie, miałem się zapytać, czy jest wśród nas jakaś żeńska publiczność? Ale oto Małgorzata się odezwała sama, także jest. Mam nadzieję, że jest więcej kobiet wśród nas. Jestem po bardzo, bardzo ciężkim treningu dwugodzinnym, ale poszło. O, dziękuję bardzo Adrianie za wsparcie. Zrobiłem dwugodzinny trening zapaśniczy, ale czuję się całkiem nieźle. Rzadko cokolwiek robię dwie godziny ostatnio, poza randkowaniem. Randki są dłuższe w sumie niż dwie godziny, ale trening dwugodzinny to był jakiś tam ewenement dla mnie. Dawno się tak nie wymęczyłem. Także jest energia, zadzwonimy do Akopa, bo jestem bardzo ciekawy tego, co powie Akop. Dużo się u niego zmieniło od ostatniego pojedynku, który stoczył na FEN 14. Nie, z Tyberiuszem walczył na FEN 11 w 2016 w marcu. Później z Martinem Hudejem walczył na Fight 14, na Fight Exclusive Night 14 2016 październik. I od tego czasu nic nie było słychać. Jakoś tak chyba do końca tego roku trwał jego kontrakt i chciałbym, żebyśmy teraz o tym porozmawiali. Także ja sobie tymczasem wykręcę numer do Akopa. Zapomniałem wpisać, ale już to nadrabiam. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś blokady na zastrzeżone, bo niestety tak przez Skype jest. Dzwonimy do Akopa. Akop niedawno wrócił zrelaksowany z Londynu. Był na wycieczce, chyba tylko takiej krajoznawczej. Także dzwonimy do Akopa. O nie, dzwonię gdzieś nie do Akopa. Nie wiem, gdzie dzwoniłem, ale to nie było do Akopa. Dzwoniłem do Francji. Do Akopa we Francji dzwoniłem. Dosłownie parę sekund. I dzwonimy do Akopa. Tak, halo? O, witam cię, Akopie. Wojciech Mrozowski, MMA News Live. Siemanko. Pierwszy raz. Co pierwszy? Nie pierwszy raz gadam. Pierwszy raz jesteś na żywo. No tak. U mnie w programie MMA News Live. Także dokonujemy jakieś... I oby nie ostatnie. Oby nie ostatnie, ale to właśnie to dużo zależy od ciebie, bo wracasz. Ostatni raz walczyłeś w październiku 2016 i jestem bardzo, bardzo ciekawy, co się zmieniło. Widziałem tam gdzieś jakieś krótkie materiały, które oczywiście wrzucasz na swoich social media, bo jesteś królem naprawdę mediów społecznościowych. To brzydko brzmi. Ale lubię to porobić. Rozumiem. Jesteś bardzo aktywny, to miałem na myśli. Królujesz w sensie w aktywności. I muszę przyznać, że robisz to bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I teraz mam pytanie właśnie, na ile ty zmieniłeś się jako zawodnik MMA, bo jak pamiętam, sam mówiłeś, że wracasz do bazowej kulturystyki tak naprawdę, ale cały czas rozumiem, że robiłeś MMA gdzieś po drodze. Nie no, cały czas robiłem MMA, myślałem, że może gdzieś tam mi się uda to połączyć, że MMA potraktuję jak cardio, ale jednak jak troszkę wróciłem do treningu siłowego, to bardzo krótki epizod, bo naprawdę krótki. Akurat miałem wtedy lekką kontuzję, więc i tak nie mógłbym trenować tak intensywnie walk. Ale stwierdziłem, że to mi się nie podoba i później już tak naprawdę skupiłem się głównie na walkach, ale nie myślałem, że będę chciał wrócić, ale no, jak raz próbuję, każdy to spróbował raz, wie, że ciężko zrezygnować z tego. Mhm. Ja tak jestem ciekawy, bo widziałem, gdzieś tam śledząc twoje media społecznościowe, właśnie widziałem twój wpis o tym, jak właśnie ciężko przeżywałeś ten czas po ostatniej chyba przegranej i że generalnie gdzieś tam zastanawiałeś się, czy z tego wyjść, czy nie wyjść. Ostatecznie gdzieś tam żona właśnie powiedziałeś, że też, która jest bardzo ważna w twoim życiu, Sylwia, która gdzieś tam ciebie wynosi w momentach, kiedy, w tych ciężkich momentach i odwrotnie. To powiedz, jak dużo właśnie, jak bardzo pomogła twoja żona w tym rzeczywiście, żebyś tą decyzję podjął na plus dla MMA?
czy ze strony, jakby ona jest jedyną osobą, która tak naprawdę, wiesz, żyje ze mną, widzi to wszystko, co się dzieje, widzi, ile wkładam serca. Wiadomo, są jeszcze trenerzy, którzy też to widzą. Tu też poczyniłem zmiany oczywiście. Więc jakby no, ona mnie cały czas namawiała, żebym nie mówił nie, no bo później znając mnie zmienia zdanie, że po prostu jakby no teraz jestem niepocieszony, tak bym to nazwał, tak? Ale cały czas mówiła, że powinienem robić to, co chcę robić, co czuję, no co czuję cały czas, no i tak naprawdę no, to minęło prawie półtora roku, a myślałem tylko o tym. Mhm. Ale robicie również razem, poza tym, że wiele rzeczy robicie razem, ale ostatnio był taki, robicie chyba program Akop i Sylwia gotują, prawda? Czy projekt dopiero razem? Tak, zaczęliśmy go robić, ale chciałem robić go ja i zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj. Jakby niestety chcielibyśmy bardzo dużo rzeczy robić, ale brakuje nam troszeczkę czasu na to ostatnio. Dużo się dzieje. Sporo jakichś tam rozmów teraz prowadzimy w różnych jakby sferach. No i brakuje czasu, ale no i najważniejsze są dla mnie treningi, tak? Więc czasami gdzieś ten YouTube nam ucieka i trochę go to nie budujemy. Mhm. Wybrałeś na treningi MMA nowych trenerów, prawda? Możesz co nieco więcej opowiedzieć. Tak, tak. Skąd decyzja, z kim dokładnie pracujesz? Wiesz co, no przyniosłem się do Berkut WCA Team, tak? Teraz trenuję z Danielem Omilańczukiem, Roberta Jocza na grupie zawodniczej. Skąd ta decyzja? Wiesz co, Daniela gdzieś poznałem wcześniej, jeszcze z czasów, jak on jest 4 reprezentował. Bardzo fajnie, jakby mega człowiek, fajnie w nim się rozmawia, fajnie dyskutuje błędy. Uważam, że przez ten krótki czas, który trenujemy razem, bardzo dużo poprawiliśmy, szczególnie jeżeli chodzi o moją stójkę. No właśnie, ja też to widziałem, uderzenie naprawdę, jesteś szybki. Wiesz co, no, dalej myślę, że jestem wolny, ale no Daniel ciężko pracuje i co najważniejsze... Jesteś szybszy Daniel, niż byłeś. O. Tak, tak, to na pewno. Daniel analizuje naprawdę wiele rzeczy, analizuje każdą moją słabą stronę i robimy wszystko, żeby kiedy będzie następna walka, żeby po prostu wszystkie te moje słabe strony, które gdzieś tam pokazałem, żeby ich tak nie było widać, plus ten mój niski wzrost też moją normatyczną słabą stroną, żeby go po prostu wykorzystać, tak? I wierzymy, że po prostu zaskoczę gdzieś tam ludzi właśnie tym nowym ja. Do tego wzrostu właśnie jeszcze wrócę, bo jest pewien atut tej sytuacji, ale o tym zaraz. Powiedz mi w takim razie, kiedy potencjalnie chciałbyś wrócić? Jakiś przedział, nie wiem, w miesiącach, bo chyba chodzi o ten rok oczywiście. Tak, chodzi na pewno o ten rok. Jeżeli chodzi o konkretne, ciężko mi podać z tego powodu, że nie było, ale prowadzę po prostu rozmowy z wieloma organizacjami na dzień dzisiejszy. I nie ma jeszcze podjętej decyzji, gdzie bym chciał ostatecznie się bić, tak? Więc też muszę pomyśleć, przemyśleć, ale generalnie no, terminy są różne. Jest propozycja gdzieś tam na marzec, jest propozycja na kwiecień, jest propozycja na maj, jest propozycja na czerwiec. Czyli gdzieś w tych 4 miesiącach na pewno się pojawię, a nawet myślałem, żeby zobaczyć i w maju, i może jeszcze, w marcu nawet, i może gdzieś jeszcze, po prostu w tej pierwszej połowie roku, jeszcze latem. Pamiętam, że rozmawialiśmy o różnych opcjach dla ciebie właśnie, również opcja zagraniczna. Zresztą o tej opcji zagranicznej bardzo często powtarzałeś w naszych rozmowach. I potencjalnie na co jest większa szansa, że właśnie będziesz miał przetarcie gdzieś za granicą, czy właśnie któraś z polskich organizacji? Wiesz co, nie ukrywam, że z chęcią może nawet bezpośrednio podpiszę kontrakt z polską organizacją, ale podkreślę, że żeby dostawili mi po prostu na przetarcie możliwość walczenia za granicą, żeby nie wiązali mnie tak może w sposób, żeby dostawili mi po prostu na przetarcie. Zrobić doświadczenie, wiesz, jakby no, dużo osób mnie traktuje jak traktuje, to zawsze ci mówiłem, czyli jako frika, bo to tak. Ciężki kawał chleba jest, jakby wiesz, ale to jest wkurwiające, tak, bo mało kto wie, ile ja wkładam serca w to, co robię, tylko widzi, wiesz, jakby zawsze od każdego trenera, którym trenowałem, ja wręcz słyszałem, że ja chcę za bardzo trenować. Mm-hmm. I bardzo często odsyłali mnie do domu, że ja po prostu za dużo robię. No jak mówisz, ja jestem sportowcem, wcześniej uprawiałem inny sport, miałem mistrza Europy, miałem brązowy medal na mistrzostwach świata, więc wiem, co to znaczy ciężka praca. Mm-hmm. No i tu tak samo, ciężko trenuję, więc jakby no, chciałbym zrobić też przetarcie, wiesz, no, żeby gdzieś później, jak wyjdę przed polską publicznością,
po prostu to nie pokazać się fajnie. Wiesz, ma i tak troszkę większą rozpoznawalność. No i też nie ukrywam, czasami mnie to stresuje, tak, że jakby ode mnie są takie oczekiwania, tak, wystarczyło nagrać odcinek vloga, że wracam, nagle już wszyscy się rzucili. To też tam gdzieś trochę stresujące jest, bo wiem, ile ludzi będzie patrzeć na mnie, kiedy będę wracał. Właśnie ja tak się zastanawiam, bo mówisz o tym, że to jest irytujące dla ciebie, o tym, że wiele osób mówi o tobie jeszcze w kategorii... To ma plusy i minusy. Tak, oczywiście. No jest motywacją na pewno jako... Okay. Tak, tak, mówię o friku. I zastanawiam się właśnie, czy ty przejmujesz się opiniami ludzi, czy ty po prostu ich słuchasz i z nimi rozmawiasz, taki prowadzisz dialog i próbujesz im wytłumaczyć? Czy przejmujesz kiedyś się być może? Bo wiele osób czyta i się przejmuje. Nie, kiedyś próbowałem tłumaczyć, a dzisiaj po prostu jak, nie wiem, jak ktoś mnie zabrać, nie wiem, wchodzi na moje podwórko, czyli na przykład na któryś mój profil i zaczyna wypisywać mi tam jakieś kwoty, jest magiczna opcja, blokuj. Po prostu nie chcę taką osobę, bo nie chce mi się w nią dyskutować. Oczywiście w momencie, kiedy osoba jest widoczna, no nie robię tego, no bo na jakiej podstawie, tak? Ale nie wiesz, jak ktoś przesadza, no to żegnam. Ale generalnie nie tłumaczę nikomu, tak? Jeżeli ktoś, wiesz, są, co ja będę tłumaczył. Będzie walka, zrobię walkę, no i będzie widać, czy ja coś się nauczyłem, czy ja czegoś nie nauczyłem. Walka to jest najlepsza weryfikacja. Tak samo jak, nie wiem, ja nie lubię szczekania do siebie, obrażania się. To nie mój styl i tak samo w internecie. Każdy, kto mnie obserwuje, wie, że ja nigdy nikogo nie obraziłem w internecie. W sensie, ja nie jestem taki ten człowiek. Jak ja mam kogoś, ja podejdę i powiem to w twarz. Miałem takie sytuacje wiele, że ktoś mnie tam hejtował, tak to nazwijmy. Zapytałem, jaki masz problem, tak? Ale no, dzisiaj zlewam. Ale kiedy się przyjmowałem, nie ukrywam, kiedy się przyjmowałem, dzisiaj już mam taki spokój, bo wiem, że są rzeczy, na które po prostu nie wpłynę. Nie mam po co tym się martwić. Dokładnie. Właśnie to, o czym to też jest zastanawiające w twoim powrocie, to czy która to będzie kategoria, bo ja wiem, że ty od dawna chcesz i planujesz 93 kg, zresztą miałeś walczyć swoją ostatnią walkę, miałeś stoczyć w 93 tak, kg, tak. Gdzieś tam z Fenem doszliście bądź nie doszliście do porozumienia, ale walczyłeś w ciężkiej. Już dostawmy ten temat, już tak, walczyłem w ciężkiej. Słuchaj, powiem ci tak, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy wygląda to w taki sposób, że ja bym wolał bić się w 9-3. Niektóre federacje nie wolą jednak w kategorii ciężkiej, pomimo, że jestem niski. Więc jakby no, ciężko mi odpowiedzieć. Tak? Generalnie, jeżeli nawet by się okazało, że miałbym się bić w ciężkiej, prawdopodobnie będę walczył około 199 kg. Czy tak naprawdę praktycznie będę miał wagę na 9-3 zrobioną. Bo żeby bić się w 9-3, ja muszę ważyć 98 kilo, mniej więcej, bo resztę się odwodnię. Rozumiem. A w tym, ogólnie tak właśnie w tym, że jesteś niski i gdybyś schodził do 93, to jest swego rodzaju atut taki, że byłbyś dużo cięższy właśnie w dniu walki, podejrzewam. No, to jest przynajmniej to, co... To w jaki sposób... Spokojnie będę ważył. Spokojnie. A ile dzisiaj ważysz? Jeszcze no teraz wiesz, były święta, wyjazdy i tak dalej, trochę mi się przytyło, ale jak 105 kilo, to 6 kilo ważę, tak? Normalnie ważę troszkę mniej, teraz około 103, 102, ale już będę grzecznie, jak nie będę, wiesz, już nie będzie Sylwestra, nie będzie imprezowania. Ja żyję od teraz od treningu do treningu, teraz mi na pewno bardzo szybko spadnie. A bardzo zgrzeszyłeś z tym jedzeniem podczas świąt? Uwierz mi, że nikt tak nie zgrzeszy w święta jak ja. Tak? To powiedz, co jadłeś? Możesz powiedzieć? Zacznij mi powiedzieć, czego nie jadłem. Będzie krótsza lista. A, okej, dobra, rozumiem. Powiedz właśnie, na ile ten upór, bo wiele osób, bo tak przejdę może do początku jakby genezy pytania, bo ty osiągnąłeś swego rodzaju jakiś sukces. Chyba czujesz, że go masz, w sensie, że chyba twoje życie wygląda dobrze. Jesteś z Sylwią, którą bardzo kochasz. Masz jakiś sukces właśnie jako sportowiec, prawda? Nigdy nie narzekałeś również na finanse, więc chyba można powiedzieć w tym momencie, że jest jakiś sukces. I powiedz, na ile upór był ważny właśnie w tym wszystkim, bo to się nie zaczęło pierwszego dnia, tylko pewnie po latach, prawda? Gdzieś tam dopiero uznałeś, że to jest ten moment, że faktycznie, że jest dobrze, że się dzieje. Wiesz, to bywało ci różnie w życiu, gorzej, lepiej, nawet... Kiedy, żeby startować, myślę, że w czasach kulturystyki, ja musiałem od ludzi pożyczać pieniądze, żeby mieć na przygotowania, więc oczywiście nie zawsze było łatwo. Oczywiście zawsze oddawałem wszystkie długi.
Ale generalnie, no wiecie, ja nigdy nie rozpatrywałem tego w kategorii sukcesu. Nawet teraz. Ja nie uważam, żebym osiągnął na sukces, że ja zbawiam z tego, zrobię zakupy w Kresurze, tak? Więc sobie, wiesz, jakby... Znaczy, ja uważam, że jestem zwykły, normalny chłopak, który po prostu robi to, co lubi, a po prostu są ludzie, którzy gdzieś tam się mną zainteresowali i razem tworzymy tą historię. Ja to uważam tak, bo wiesz, jak to jest popularnością. Ona dzisiaj jest, jutro już nie będzie. Trzeba być normalnym, bo jak ta popularność zniknie, to dalej będę normalny, dalej będę miał kumpli, dalej będę miał przyjaciół, dalej będę sobie dobrze żył, kształcę się w swoim zawodzie, czyli trenerskim, dalej będę miał pracę. Ja tak naprawdę nie będę żył gorzej wtedy, tak? Będę żył tak samo. Dlatego uważam, że to, co jest w życiu najważniejsze, to po prostu być fajnym, normalnym, zwykłym człowiekiem, nie patrzeć na siebie jako człowiek sukcesu czy coś tam. No dzisiaj sukces jest, którego nie ma i tak naprawdę tak to wygląda. Więc, ale fakt, upór to był bardzo ważny, żeby być tutaj dzisiaj, tutaj gdzie jestem, no bo bardzo wiele porażek w życiu poniosłem, tak? I w kulturystyce ponosiłem porażki, w MMA poniosłem dwie porażki i jakieś inne porażki w swoim życiu ponosiłem. A po prostu trzeba konsekwentnie się podnosić i wiesz, bo to takie życie jest. Jeszcze nie raz dostanę mocno w dupę, po prostu będę musiał znowu wstać i iść dalej. I chyba to właśnie różni od moim zdaniem człowieka od tego, który jest szczęśliwy, a który nieszczęśliwy. Szczęśliwy to jest ten, który ciągle się podnosi i idzie dalej. A nieszczęśliwy to jest ten, który jednak się poddał i po prostu jest gdzieś tam w tym swoim życiu dalej, ale po prostu nie robi nic fajnego. Coś w tym jest, co mówisz. Powiedziałeś również w ostatniej rozmowie ze mną, że obecnie najdalej jest ci do KSW. Czy możesz rozwinąć genezę właśnie dlaczego? Bo ja szczerze mówiąc, ja stawiałem na KSW, że będziesz w KSW, jeżeli wrócisz. No to powiem ci tak szczerze, to nie jest tak, że gdzieś mi jest najbliżej, a gdzieś mi jest najdalej. Tak? To jest to dobra sprawa. Rozmawiam ze wszystkimi bardzo mi się rozmawia. Co do KSW, jestem wielkim fanem tej federacji, tak? Jakby, więc wiesz, jakby nie... Ja to też. Nie jest tak, że tutaj, wiesz, no słuchaj, no... wiesz, jak to jest, tak? No oni robią świetne show, wszystko super fajnie, tylko że wiesz, ja też muszę zastanowić się, co ja chcę robić. W sensie, z jednej strony ja wiem, że ciężko mi będzie być świetnym zawodnikiem i wszyscy to wiedzą, tak? A z drugiej strony gdzieś tam ta ambicja jest, więc muszę przemyśleć sobie, jakiego rodzaju walki chcę robić, czyli znowu dochodzimy do tego tematu free fightów. Właśnie. Ja to większość by mnie widziało na początku w tym. Powiedzmy, ja jestem w stanie zrobić free fight, tak? Ale pod warunkiem, że musiałbym na przykład zrobić tylko jeden, a później będę miał gwarantowane dwie walki normalne. To wtedy jestem w stanie zrobić jedną, wiesz, pół roku, miesiąc, dwa, ludzie pogadają. Nawet później niedawno z Popkiem walczył i nie było problemu, tak? Więc ciężko mi powiedzieć, w której federacji będę się bił, bo to zależy od wielu czynników, to zależy od terminu. Też ja muszę pamiętać, że ja nie jestem jedynym sportowcem w rodzinie. Moja żona też startuje w zawodach. Ona ma swoje plany startowe. I jeżeli moja walka będzie kolidowała z jej zawodami, to wybiorę tą federację nie pod kątem, tylko pod kątem takim, żeby i ona mogła się spełniać i żebym ja się spełniał. Bo wiesz, jakby popularność, tak jak ci powiedziałem, kiedyś odejdzie, ludzie odchodzą, żona mi dostanie, musi mieć dobre relacje, tak? Więc jakby to też jest dla mnie bardzo istotne. Ja muszę myśleć i o sobie, i o tym, że ona też jest sportowcem, ona też chce startować, ona chce się realizować. Ja nie mogę być egoistą. Widzę po twoich wpisach, że rzeczywiście żyjecie w symbiozie, a nie kto więcej dla siebie. Także to jest godne pochwały. Bo my traktujemy siebie jako całość. Jeżeli ona się rozwinie, ja się rozwijam. Gdy ja się rozwijam, ona się rozwija. My zarabiamy na rodzinę, a nie na siebie, na osobę. Tak? Mhm. A planujesz założyć rodzinę jakoś niebawem albo kiedy? Wiesz co, myślę, że maksymalnie to jest kwestia roku, dwóch. To jest maksimum, bo jakby ja w tym roku już będę miał... A Sylwia wie? Tak, wie, ona też już chce, więc jakby... Dlatego właśnie wszystko... Ja myślę, że w ciągu 2-3 tygodni będę wiedział się, gdzie będę się bił, bo ja też chcę właśnie wszystko sobie planować, bo wiadomo, żeby starać się o dziecko, też trzeba troszkę więcej, mniej trenować, a tak bym to powiedział. A też, więc na pewno będę chciał jak najszybciej poplanować, ale taki plan jest. To myślę, że to kwestia roku, dwóch maksymalnie. Delikatnie pociągnę jeszcze wątek właśnie KSW i tego, co o czym rozmawialiśmy, czyli tam być może, tam zgaduję, że wiele osób i może nawet federacja chciałaby ciebie tak właśnie wpisać w ramy tego freaka, z czego próbujesz się wydostać, ale sam powiedziałeś, że ewentualnie jeden mógłbyś pojedynek stoczyć mniej sportowy, bardziej komercyjny. I mam dwa typy.
I pewnie się... Tak. Poczekaj, przepraszam, że będę chamski, przerwę ci. Luz. Ja ci powiem tak. Jest jedna osoba, której nie lubię i z chęcią mu zbiorę. I z chęcią tak, byś z nią zawalczył, tak? To powiedziałeś? Powiedziałem, że spiorę mu z chęcią ryj. A, spierzesz mu ryj. Nie, wiesz, to po prostu mam, powiedzmy, prywatną taką niesmak ze starych lat do jednej osoby. Zachował się bardzo nieelegancko po prostu. Zawodnika. Nie ważne. Wiesz, jedna osoba, z którą chęcią zawalczę, nawet jeżeli wszyscy będą mówić, to jest Street Fight, ja będę miał niesamowitą satysfakcję, która jest warta bardzo dużo dla mnie. Rozumiem. Bardzo tajemniczo powiedziałeś... Nie lubię hipokryzji, a tak po prostu. Ja też. To moja ulubiona, w sensie nie ulubiona cecha, ale w sensie, że jest bardzo często spotykana, więc tak... Ale nie chcesz zdradzić, czy to jest zawodnik, czy może to jest ktoś spoza, kto jeszcze nie jest? Za dużo, okej, okay, dobrze. Nie chcę mówić, bo jak wiesz, ja sobie obiecałem, że ja nigdy nie będę, wiesz, nie chcę, żeby teraz ktoś to podłapał, rozmuchiwał to i załóżmy budował później na tym walkę. Walka ma być sportowa, tak? To ma być sport, a nie, wiesz, moje prywatne. Po prostu to, że go prywatne nie lubię, spowoduje to, że jeżeli miałby się w nie walczyć, to po prostu bym się mocniej bił. Dobrze, pozostaje mi to uszanować i nie ciągnę za język. Natomiast moje dwa typy, jeżeli walczyłbyś z KSW, bo nie wykluczamy takiej możliwości, prawda? To myślę, że na początek by chcieli ciebie wrzucić którąś z dwójki, Oświeciński albo Popek. No pewnie tak by było, tak? No tutaj wiesz, no wiadomo, no jakby no boję się, że jeżeli chodzi o Popka, no wybuchle tlenem tutaj potrzebna by była. Wiesz, że ja potrafię ci bić rundy, tak? Udowodniłeś, że potrafisz. Przepraszam tę sekundę, dobra? Zobaczysz mnie na chwilę? Jasne. Dobra, już jestem, przepraszam cię najmocniej. Udowodniłeś, że potrafisz 3 rundy z Łukaszem Borowskim. To była świetna, rewelacyjna walka w FEN 8. Tak. Tamer. I to było w roku, w którym, to była twoja druga walka, to była w roku, w którym zadebiutowałeś, więc nie potrzebowałeś zbudować jak Mariusz Pudzianowski tlenu tam przez kilka lat, tylko miałeś to w pierwszy rok. A uwierz mi, że teraz jest bez porównania lepiej. Wierzę. Więc jakby mówię, ale oczywiście wiesz, chociaż nie ukrywam, że bardzo, bardzo bacznie obserwuję, jak Popek trenuje jako z ciekawostki, tak? Bo też jakby, ja pamiętam, że do dzieciaka słuchałem jego muzyki, więc wiesz, chęcią obserwuję jego poczynania, ale no po prostu wydaje mi się, że walka z nim nie byłaby po prostu takim mocnym wyzwaniem. Co do Tomka nie mam pojęcia, czy to jest wyzwanie, czy nie, bo no tam dużo nie było widać, tak? Ale było widać, że wiesz, ma serce, ma charakter. Tak. Przynajmniej ma charakter do bicia się, tak? Tam nie wiem, jak z innymi sprawami, ale czemu nie? Bo rozumiem, że ty masz mocne pragnienie toczyć takie pojedynki właśnie jak ze wspomnianym Łukaszem Borowskim na FEN 8. To były pełne 3 rundy akcji, tam nie było nudy. Wiesz, no to jest takie moje marzenie, wiesz, żeby ten pojedynek był piękny, szczególnie, że wiesz, no moim zdaniem Łukasz to nie jest jakaś tam osoba, która można powiedzieć, że jest freakiem, czy jest słaby. Naprawdę jest, wiesz, no, on teraz nawet w kickboxingu, ja go cały czas obserwuję, tak, bo kibicuję mu bardzo mocno. On w kickboxingu teraz tam tytuł wygrał, nie wiem, czy widziałeś w ogóle. A przepraszam, wspomniałeś jakie nazwisko, bo nie usłyszałem. Komu? Łukaszowi, o którym rozmawiamy, tak, dobrze. Wiesz, on teraz tytuł w kickboxingu wygrał, wiesz, bardzo mocno trenuje, jakby... Uważam, że to jest dobry zawodnik, jak ktoś go lekceważy, no to jego problem, tak? Mhm. Więc jakby, wiesz, ja z tej walki naprawdę byłem zadowolony, nawet nie chodzi o to, że ja wygrałem tę walkę, czy przegrałem. Ja rozpatruję w kategorii, to była wojna. My tak. Się biliśmy od ostatniego tchu, jeden, drugi. I wiesz, jakby dużo osób siedzi, se komentuje, jak ten się bije, ale jednak każdy, kto, wiesz, się zna na walkach, no to tak mocniej się zna, no to wie, że jakby, no, że naprawdę włożyliśmy kawał serca i kawał zdrowia dostawiliśmy wtedy w tym placu ringu i to jest moje marzenie, żeby powtórzyć taką walkę, bo to są takie emocje, Wojtek, że ja nie umiem ci tego opisać i takich emocji nie da się kupić. Ty możesz być bogaty, możesz mieć wszystko, ale żeby przeżyć takie coś i opowiedzieć to na stałe swoim dzieciom, albo może pokazać, jak będą starsze, to jednak, wiesz, potrzebne są jaja ze stali. Małe szostaki w drodze w takim razie. A nie każdy wie, bo ty właśnie jesteś jedynym zawodnikiem, wiesz, tych gabarytów, którzy dla ludzi, którzy nie chcą ciebie wyrzucić z tych
z tej ramy freaka, to ty jesteś jedynym z tych takich zawodników głośnych, który jest również nie tylko ma jakiś talent, ale również tą popularność, który walczy, trenuje na grupie zawodniczej, bo trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie freaki, więc to ciebie automatycznie, powiem, dyskwalifikuje z tej grupy, ty trenujesz z zawodowcami, bo tamci wszyscy zawodnicy, te freaki, mają indywidualne treningi. Wiesz, ja też mam indywidualne oczywiście, bo jakby tak. Uczę się, rozwijam się, więc, ale od poniedziałku do piątku, czasami ten piątkowy trening zamieniam na jakiś inny, ale od poniedziałek, czwartek zawsze rano ja jestem na grupie zawodniczej, czy to są sparingi, czy to jest trójka, parter, zapasy, zawsze staram się jakby, żeby tam być na wszystkim, nie opuszczać, z tego powodu, że no jednak trenując z lepszymi, ja też będę się rozwijał, jakby... Taka jest śmieszna historia, o tym nikt nie wie, ale z jednym z zawodników, który jest powiedzmy potrzebany w kategorii freaka, też nie będę dawał ci przykład, miałem sparować przed jego walką, no i niestety zrobił, no kupę w dacie zrobił, tak? I co po prostu pokazuje to, że oni w ogóle nie sparują i później, kiedy przychodzi do walki, jest duży stres. Ja też sobie zdaję sprawę, więc po to chodzę tam, bo jak, wiesz, obiję się w grupie zawodniczej z chłopakami, którzy są lepsi ode mnie, wiadomo, że ja jestem najgorszy na tej grupie. Ja nie mam problemu powiedzieć, że jestem najgorszy, tak? Ale jak się obiję z nimi, później wyjdę do walki, to ja tyle razy dostaję w tygodniu po twarzy, że że dostanę walkę raz więcej, to nic się nie stanie. Przynajmniej nie będę się bał. Jakby ja to potrafię w tej kategorii, że to po prostu gdzieś tam, jakby to ci powiedzieć, zaowocuje, zaprocentuje, tak? Tym, że po prostu będę coraz lepszy, plus wiesz, jakby no też będę się kierował sportowymi ambicjami, chciałbym kiedyś pokazać się swoim przede wszystkim kibicom, ludziom, którzy mi są przychylni i nawet tym, którzy mnie nie lubią, tak, że ja naprawdę MMA traktuję bardzo poważnie i może nawet po prostu zrobić jakąś walkę taką, wiesz, gdzie wszyscy będą mówili, że nie mam szans, a ja po prostu zaskoczę, bo mam świetnego trenera dzisiaj i wiem, że z nim dam radę. A propos właśnie, jak z tym otrzymywaniem ciosów w twarz, bo to jest jedna z rzeczy, na które, jak była ta psychologiczna gra prowadzona przez Tyberiusza Kowalczyka, który będzie moim kolejnym gościem w ogóle. Tak, pozdrawiam go serdecznie, bo jakby Tyberiusz, jakby nasze relacje są czyste, przejrzyste, jakby może kiedyś mi da sportowy rewanż, tak? Ale kibicuję mu mocno. W sensie, no to jest fajny gość, zajebisty ojciec, dobry mąż, naprawdę, fajny człowiek. Też lubię Tyberiusza bardzo. Ale właśnie jak jest z tym przyjmowaniem ciosów? Wtedy to był taki wątek, na którym Tyberiusz właśnie również bazował. I jak jest teraz właśnie? Wiadomo, no to trzeba po prostu jakoś się zmusić do tego. No. A mógłbyś troszkę rozwinąć, żebym dokładnie zrozumiał? Czy, tak, czy jak to jest dzisiaj z przyjmowaniem ciosów? Bo wcześniej Tyberiusz twierdził, że nie lubiłeś, tam, tak? że nie lubiłeś bardzo ciosów, że wolałeś po prostu robić za wszelką cenę wszystko, żeby ich po prostu nie otrzymać, co jest oczywiste, nikt nie chce ich przyjmować. Natomiast są zawodnicy, którzy ewidentnie tego nie lubią. Bardzo często to właśnie byli strongmeni, którzy bądź tam kulturyści. Ja ci to jest jakby troszkę inaczej, wiesz, jakby raczej tam wtedy chyba chodziło po prostu o to, że oni chcieli jakby bić się w trójce, tak? Jakby chodziło najbardziej o to, bo jeżeli chodzi o mnie, no to uważam, że u mnie są na bardzo fajnym poziomie i myślę, że każdy, kto ze mną robił, też tak uważa, zresztą chłopaki na grupie u nas śmieją, że taki między parterem a trójką nigdy nie widzieli, tak? Jak u mnie. Uważam, że naprawdę jest fajnie ogarnięty. Ale jakby tutaj, no to czas weryfikuje, żeby to wszyscy zobaczyli, na jaki to poziomie wygląda. Więc mi po prostu chodziło wtedy, żeby bić się w trójce, bo wiadomo, wiesz, Tyberiusz silny, wysoki, świetny zasięg, trener, który jest świetnym strójkowiczem, więc wiadomo, że trójka była najmocniejszą stroną. I generalnie, wiesz, jakby, czy ja batrę muszę prywatnie lubić, czy nie lubić, tak? Ale ja muszę przyznać, że to jest zajebisty stratek. Dzisiaj z perspektywy czasu spokojną głową uważam, że świetnie mnie rozpracował. Podeszli do mnie mega, trochę mnie wyprowadzili z równowagi, ja się rzuciłem na Tyberiusza dwa razy, trafiłem, podpaliłem się i zamiast tego, żeby zajść i obalić, to ja centralnie poszedłem z nim na wymianę, a wiesz, takim wzrostem jak ja, iść na wymianę, trzeba być kretynem, no i tak się zachowałem krytyńsko, więc jakby no, po prostu mieli świetną taktykę, tak? Żyjemy i uczymy się.
ale szanuję bardzo tą taktykę. Dlatego mówię, wiesz, no, ja nie wykluczam, że wiesz, pomimo, że dalej jestem niski i chcę zejść na 9-3, chciałbym kiedyś spróbować sobie liczną zrobić rewanż. Jak nawet nie na gali, to może po prostu na sparingu prywatnie, tak? Po koleżeńsku nawet może, tak? Tylko stricte dla siebie, żeby zobaczyć po prostu, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ja mówię, bez żadnej złości, broń Boże, i życzę Tyberiuszowi, żeby wszystkie walki wygrywał, ale przynajmniej ten sparing chciałbym z nim kiedyś zrobić. Dobrze, to tego Ci życzę w takim razie i wszystkiego, trochę późno, ale mimo wszystko wszystkiego najlepszego w 2018. Jeszcze no i dziękuję, taki... dla Ciebie również. Bardzo dziękuję w takim razie, bardzo Ci dziękuję przede wszystkim za udział, za czas i mam nadzieję, że to nie jest ostatni nasz raz, kiedy bierzesz udział. Natomiast ja muszę już zakończyć niestety, ponieważ Tyberiusz Kowalczyk czeka, jest dobra, za granicą. Dobrze, i... koniecznie. Dobrze. Tak zrobię. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. No dziękuję, trzymaj się, no hej. Pozdrawiam. Pierwszy gość za nami, Ako Przostak, którego nie da się nie lubić, bo naprawdę porządny facet, porządny mąż i tak naprawdę jeden z tych zawodników, który zawodników czy sportowców tak naprawdę, o których się może i dyskutuje, czy go wpisać już w ramy sportowca czy nie, to ja osobiście uważam, że Ako jest jednym z tych, który jest najbliżej tego miana tak naprawdę, żeby uznać go za sportowca, bo wkłada w to naprawdę dużo, dużo czasu i dużo serca. Ja już wykręcę może numer do Tyberiusza, który jest gdzieś za granicą, aktualnie jest w Holandii. Wiecie, co w Holandii się robi. Nie wiem, co robi Tyberiusz, ale na pewno go zapytamy. Wpisuję numer do Tyberiusza i dzwonimy. Mam nadzieję, że Tyberiusz będzie dostępny, bo tak próbowałem się przypomnieć, ale nie reagował, ale może tylko czytał, ale pewnie ogląda, mam nadzieję. Próbujemy. Halo, Tyberiuszu. Cześć, Wojtek mówi, MMA News. Live. Cześć, witam. No myślałem, że się nie doczekam Ciebie, no ale okej, jesteś. jestem. A oglądałeś program, czy tak po prostu czekałeś na telefon? Czekałem na telefon, wiesz, bo akurat nie miałem jak, ale czekam. Grzecznie czekam, cierpliwie. Nie masz internetu w Holandii, bo teraz tam jesteś. Mam. Jestem u znajomego, jest. Rozumiem, ale... w towarzystwie nie było dobrze oglądać, rozumiem, nie byłoby grzecznie. Jesteś w Holandii. Powiedz w takim razie, a propos, masz pozdrowienie od Akopa Szostaka, który był pierwszym gościem miło, dzisiaj. Miło. I powiedział, zanim przejdę do sedna, i powiedział naprawdę w miłych słowach, w superlatywach o tobie, oddał ci szacunek, ale powiedział, że bardzo chętnie kiedyś nawet tak po koleżeńsku, nawet w formie sparingu, że z chęcią by jeszcze z tobą powalczył. Bez złej krwi. Jak najbardziej, przemówię. Dlaczego ma być zła krew? No Akop cały czas trenuje, tak jak ci mówiłem, no jest zawodnikiem, gdzieś nie ma tych warunków. No ale no cały czas się rozwija, jak najbardziej. No, trenować trzeba i się rozwijać. A uważasz, że w takim razie powinien pójść... chęcią... Tak, przepraszam. No mów. Uważasz, że powinien pójść do 9-3 jednak? Bo wiele osób na to wskazuje cały czas. I też w sumie Akop chce. Wiesz co, no ciężko mi tu powiedzieć, tak? To musi sobie sam ocenić, jak się czuje. Może będzie w ciężkiej, tylko będzie dzikiem naprawdę, który będzie wchodził, biegał i niszczył zawodników. No nie wiem, no w każdej wadze gdzieś jest ciężko, tak? To nieważne, czy jest 60 kilo, bo wszędzie są dobrzy zawodnicy, tak? No, po prostu on sam musi to czuć, gdzie będzie się czuł najlepiej. Mm-hmm. A wracając już do ciebie, jesteś w Holandii, a jeszcze przed chwilą byłeś w Niemczech. Czy możesz powiedzieć, co ciebie tak teraz gna po całej Europie? Oczywiście, pewno. W Niemczech byłem na Wośpie, prowadziłem Wośp. Więc tutaj dzięki. Bo ty co roku robisz, przepraszam, orkiestrę świątecznej tak pomocy. Jest, co roku, tak jest. Grześkowi Młodzianowskiemu z firmy Widlaki 69, gdzie też mnie sponsoruje od dłuższego czasu. Więc też prowadziłem dla Polonii tutaj ten woźb, tak? No a teraz w Holandii jestem, żeby powywracać parę tutaj wiatraków holenderskich. Właśnie, bo wiem, że ty trenujesz, że... Ale zanim do tego dojdziemy, to może dużo zmian się poczyniło względem twojego sztabu menadżerskiego, właśnie sztabu trenerskiego, klub i tak dalej. Czy możesz opowiedzieć, jakby skupiając się tylko na pozytywach, bo z reguły jak są zmiany bardzo często, to one
mają jakieś swoje podłoże, ale ja nie chcę kompletnie wchodzić w jakieś tam prywatne sprawy. Niemniej powiedz tylko jakby o samych zmianach, o pozytywach, co się zmieniło. Znaczy, no pozytywy, no jesteśmy w Artnoxie, no ale to w sumie byłem od samego początku z Arturem Gwoździem. Tak. Rodzina się nasza powiększa, czyli sportowców, tak? Sportowo Artur naprawdę tutaj łapie zawodników, czyli jest większa możliwość trenowania z tymi ludźmi, którzy już tam są od lat, więc no, mi się wydaje, same pozytywy będą, tak? No a jak będzie, no to się okaże, tak? No ciężko zacząłem trenować od stycznia, czyli gdzieś tam wchodzę z powrotem w obroty. No i czekam. Mm-hmm. I właśnie teraz pytanie, czy ty zawalczysz jeszcze w pierwszej połowie roku? I ja od razu powiem, że ja zrobiłem mały research i generalnie gdzieś tam się dowiedziałem, nawet potwierdziłem, tak, jest gala w Łodzi, KSW 42, która jest w marcu i 9 czerwca, co potwierdziłem dzisiaj w Ergo Arenie, jest zarezerwowany termin hali na 9 i 10 czerwca. No to jest taki czas, kiedy zawsze KSW tam... Otrzymałem taką informację, że się szykuje bardzo duży event, stawiam, że zresztą dużo za kulisami się mówi, że to będzie ten termin, więc ja się pytam tylko, czy ty chciałbyś zawalczyć i czy planujesz zawalczyć w pierwszej połowie tego roku? Ja grzecznie trenuję, a od tych spraw oczywiście jest tutaj Artur, no w końcu on jest menadżerem i musi za coś dostać pieniądze, tak? I tutaj dopinać tematu. Do boju, Artur. Nie mogę go zostawić na bezrobociu, nie? No ale no, trenuję, jestem w gotowości, tak? No wiadomo, no... Będzie trzeba się bić w marcu, to będę się bić w marcu. Będzie trzeba się bić w lutym, to będę się bić w lutym. No chciałbym być po prostu przygotowany w 100%. No wiadomo, no przegrana z Mariuszem Pozianowskim. Niektórzy mówią, że utarł mi nosa. No ciężko była, ale wygrać z Mariuszem. No spaliła gdzieś trema i tak dalej. No ale chciałbym się pokazać z tej strony, że potrafię się bić. Mhm. A założyłeś to biuro matrymonialne, bo to wyglądało na dobry biznes. A co, chcesz jakieś zlecenie? Aktualnie nie potrzebuję. Słuchaj, po programie dam ci parę kontaktów, więc nie ma problemu. Jeżeli coś tam potrzebujesz, nie ma problemu. Pomogę ci. Zawsze się przyda się, aczkolwiek teraz jadę na fejmie, także jest dobrze. No to słowa zyski teledyski, wiadomo. Dokładnie. A przechodząc już do sportowych zestawień, okej, termin potencjalnie... Na razie zostawiamy, natomiast pytanie, z kim chciałbyś się zmierzyć? Nie wiem, czy w ogóle możemy wejść na taki etap, bo ja domyślam się, że gdzieś tam macie jakieś ustalenia, więc nie wiem, mogę ciebie o to zapytać, z kim chciałbyś się zmierzyć, bo może masz jakieś takie plany. No, z kim ja się chciałbym zmierzyć? No dla mnie to nie ma znaczenia, z kim się chciał zmierzyć, chciałbym tylko naprawdę się dobrze zaprezentować, mieć zawodnika na takim samym poziomie, może ciut lepszego, tak żeby gdzieś to była dla mnie większa motywacja, no ale żebym pokazał też gdzieś te swoje umiejętności, no które posiadłem jakieś, no co by nie mówić, no trenuję, tak, ciężko trenuję, no to tak jak tutaj też mówiłem o Akopie, no to też gdzieś tam cały czas trenuję, więc też się rozwija, no ale no trzeba się mierzyć z lepszymi, tak, no. To zapytam... Mi tam mówił, żeby wziąć stracha i tak dalej. No, właśnie. No, nie ukrywałem, no nie obrażając, no to nie jest zawodnic, no tak, no to... Mm. Nic by mi to nie dało sportowo, no może gdzieś tam w portfelu by parę złotych zostało, ale mam te parę złotych, więc nie potrzebowałbym tego. Rozumiem. Właśnie zastanawiałem się, to też było gdzieś tam jedno z moich pytań, bo wielu zawodników właśnie z strongmanów, czy w ogóle jakichś sportowców, którzy weszli do MMA, oni dużo poczyniają takich komercyjnych ruchów, gdzieś tam jakąś linię supli, czy jakieś siłownie i tak dalej. Ty jakoś tak niespecjalnie właśnie idziesz w tym kierunku. Robisz, rozumiem, inne rzeczy poza MMA. Oczywiście, robię inne rzeczy poza MMA. No mam swoich zajęć naprawdę dużo, więc na chleb mam, na pasztet mam, dzieci zdrowe, to jest najważniejsze. Chleb i pasztet, pożywienie wojowników. Tak jest. Dokładnie, starczy. Oby tylko było zdrowie, mówię, to jest najważniejsze. To, na co zwróciłem uwagę, to ty jako były strongman, czy w ogóle zawodnicy ze sportów siłowych z racji... tego, jak ich tam struktura mięśniowa jest zbudowana, oni są po prostu bardziej stworzeni do tego, żeby łapać i rzucać przysłowiowo, tak jak mówił Mariusz Pudzianowski, a ty nie, a ty właśnie uderzasz i tak mnie zastanawia, co stoi za tym, jaki jest sekret tego, że ty tak mocno wszedłeś i dobrze sobie radzisz na tej płaszczyźnie? Wiesz co, no lubię gdzieś boksować, zawsze gdzieś mnie to tam rajcowało. Za młodu gdzieś tam sobie pykałem, tak? Gdzieś tam w lidze w Miedzie, jak miałem tam 9-10 lat, gdzieś to może gdzieś tam ten bakcylek został, tak? No,
No lubię się bić, no wiadomo, no, trzeba to trenować, szlifować i tak dalej, no bo nie, byłem spaleczony przez ciężary, gdzieś tam, nie wiem, te mięśnie gdzieś tam zaczęły przeszkadzać, no ale no tak jak mówię, no cały czas trenuję, tak, trenuję wszystkie płaszczyzny, nie tylko boks, no ale oczywiście i parterowo, i zapasy, i brazylijskie, więc no wiadomo, no są lata, których się nie oszuka, ja mówię, PESEL-u się nie oszuka, no i nie da się wszystkiego zrobić, z tego że zdaję sprawę, że jest grono tysiące zawodników młodszych, gdzieś tam lepszych, No ale hard ducha jest, no i chciałbym się jeszcze gdzieś tam pokazać. I też tak zwróciłem uwagę, że ty ogólnie nie boisz się dostać w twarz, co też jest taką cechą bardzo często tych wszystkich zawodników siłowych, że nie lubią przyjmować uderzeń, a ty się tego nie obawiasz. Jestem z takiego miasta, a nie innego, gdzie musiałem o swoje zabawki walczyć, więc w twarz się nie boję dostać. No to, tak to jest, no i przyzwyczajony, bo 20 lat jestem żonaty, więc od czego mam się bać, tak? To tak. Tyle liści, co od żony dostałem. Już gorzej nie będzie. Gorzej nie będzie. Ale dzisiaj już nie musisz się bronić na mieście, trzeba atakować, czy bronić, o. Nie, no pewno, nie ten, to jak najdalej od jakichkolwiek tam ulicznych rzeczy. Pewnie, ale gdzieś tam ten wizerunek również właśnie chyba wzmocniło to, że zacząłeś startować w MMA, prawda? Że miałeś taki jeszcze większy spokój, że jeżeli był tam jakiś zadymiarz lokalny, to pewnie jak zobaczył, że walczysz, to raczej sobie po prostu nie, zrezygnował. Nie wiem, jak to z tymi zadymiarzami jest. No, zadymiarze na takie rzeczy chyba nie zwracają, czy ktoś walczy, czy nie, on po prostu idzie, tak? Bo to wiadomo, to są zadymiarze, tak? No ale to tak mówię, no. Trzeba robić swoje, tak? I nie patrzeć się na innych. O właśnie, z takich ciekawostek zacząłeś robić wywiady, prawda? Czyli moją broszkę. Chcesz mnie wygryźć z branży. Słuchaj, zobaczyłem, że ta sława, ten fame, który tobie tutaj, wiesz, prym wiedzie, tak, więc tak. Pomyślałem sobie, mówię, może pójdzie, może tym razem to. Biuro matrymonialne, dodatkowo wywiady. Mówię, wow, to będzie fortuna. Ale zamierzasz rzeczywiście jakoś tak... Robisz to na razie w formie zabawy, czy rzeczywiście jakieś takie plany masz większe? To jest to gdzieś tam taka zajawka, moja pasja. Nie wiem, no mi się wydaje, że dobrze się czuję z tym mikrofonem. Lubię kontakt z ludźmi, porozmawiać, pośmiać się jakoś tam może w inny sposób. No jest to jakaś tam fajna przygoda, tak? No lubię to robić po prostu. A mogę się tak zrealizować, więc to sprawia mi przyjemność. Inny bierze wędkę, idzie na ryby, a mi sprawia przyjemność pojechać do kogoś, przeprowadzić, wyjechać. No zresztą sam wiesz, jak to jest. No pewnie ciebie też to rajcuje. Tak, w jakimś sensie na pewno. I właśnie przechodząc dalej, zostając jednocześnie przy tym temacie wywiadów, to ty chyba właśnie robiłeś wywiady na Almie, prawda? Na amatorskiej lidze MMA i tam rozmawiałeś z Mateuszem Baronem, który jest gdzieś tutaj ze Śląska, tak właśnie jest. Z moich stron, to jest Strongman chyba również, który gdzieś tam... Strongman, no 130 kilo, bardzo silny chłop, akurat tą Almę wygrał, no nie było mu łatwo, ale wygrał, pokazał się z dobrej strony. Jest młody, to jest przede wszystkim, no jest młodszy na pewno niż Mariusz zaczynał, a jest silniejszy od Mariusza, no naprawdę to z tego co pamiętam, to zdobył chyba tytuł najsilniejszego człowieka globu, Baron, jeżeli chodzi o amatorów imprezę w Arnold Classic, więc wszystko przed nim, tak, no naprawdę, jak się postara, waga ciężka, zresztą sami wiemy, że jest deficyt zawodników wadze ciężkiej u nas w Polsce. Kto wie, może go za parę lat zobaczymy i będzie tutaj też, wiesz, jakimś niezłym zawodnikiem. Czy są jakieś takie zmiany w tym czasie, bo walczyłeś ostatni raz w maju 2017 i okej, rozumiem, że w jakimś sensie też przeżyłeś tą przegraną, bo nie poszło to kompletnie tak, jak sobie to planowałeś. Tak, ja mówię, wiesz co, ta walka to była moim takim... Kurde, gdzieś tam zawsze chciałem, dążyłem do tego, tak? Dążyłem do tej walki, chciałem tego, no jest ta walka, no i potem gdzieś tam ten mój taki zapał zniknął, tak? No ale no tak jak mówię, no teraz jest kolejny cel, chciałbym pokazać wszystkim, że potrafię się bić, no wiadomo, no Mariusz to, troszeczkę dłużej ode mnie trenował, ale gdzieś tam swoją, nie wiem, no nadzieję też miałem, bo to jest waga ciężka, myślałem, no cały czas, no wychodziłem do ringu z myślą, że wygram, tak? No to każdy chyba zawodnik tak myśli, no ale wiadomo. Gdzieś tam coś nie pokładało, nie pykło, no żaden wstyd przegrać, tak? No wstyd jest nie wyjść do ringu, a nie inaczej, tak? Więc każdy dla mnie, kto wychodzi do ringu, to jest gdzieś tam w jakiś sposób wygrany. A no, myślisz, no, że chciałbym wyszedłeś... po prostu poboksować i pobić się dobrze, tak? I nawet w parterze najlepiej, jakby to się walka zakończyła dla mnie w parterze, pokazał, że potrafię walczyć w tym parterze.
A myślisz, że wyszedłeś do Mariusza za wcześnie, bo ty miałeś 3 pojedynki, a Mariusz miał 16 pojedynków chyba. Tak. Bo... Wiesz co, no nie wiem, czy to pojedynki gdzieś tam walczą, no ale no tak potem z Mariuszem gadałem, no mówi, że na pewno gdzieś ta trema i tak dalej, gdzie on na pewno miał jeszcze większe obciążenie psychiczne, bo jakby przegrał, to co by wtedy było, tak? Co by cała Polska powiedziała, no ale gdzieś tam, no tak jak mówię, no lubię się bić, no liczyłem na to, że zagrożę mu, no trudno, no wyszło jak wyszło, tak? No nie poukładało się, no gdzieś ta presja 60 tysięcy ludzi, gdzie byłem pewny, tylko zobaczyłem, że mi się to nie przydarzy, mówię, co to ma do znaczenia, tak? No wychodzę i tyle. No ale gdzieś to mnie przygniotło, więc nauczony tym doświadczeniem na pewno musi być psycholog sportowy, żeby potrafić się wyłączyć, myśleć tylko o Puzianie, a ja wyszedłem do ringu, zamiast myśleć o Puzianie, to patrzyłem na koło, ile jest po prostu tam ludzi. No gdzieś ta głowa nie zapracowała tak, jak powinna zapracować. Nad czym ubolewa, no bo moi trenerzy no, mogą się czuć zawiedzeni, bo oni wiedzą, na co mnie stać i wiedzieli, że mogłem tą walkę wygrać. No ale trudno. No. Mam nadzieję, że odrobię to zadanie przy następnej walce. Co było faktycznie zaskakujące, bo tam ta twoja noga dużo ucierpiała, a w zasadzie ze względu na sztab trenerski ówczesny, jeszcze wtedy Bartosz Batra, to było to zaskakujące dosyć. Bo na pewno cię przygotował pod obijanie. No przygotował, tak. No wszystko było. No ale no, mówię, gdzieś Mariusz no, teraz znalazł takie miejsce na tej nodze, to jest poniżej kolana, no nigdy nie zostałem skopany, także powiem po piszczelu, no to jest całkiem celnego dostać low kick, a dostać w łydkę, no to ta łydka gdzieś tam się tam jakieś coś niedobre rzeczy z tym robiły, no ale tak jak mówię, no to nie kopał byle kto, tak, to kopał Puziana, tak. A Puzian naprawdę mocno kopie, więc tak. No bolało, no. A to jest taka nowość. Gdzieś to też miał właśnie, gdzieś ta głowa potem nie zagrała, gdzieś to właśnie, gdzieś tak odkładało się, no brak potem właśnie tego doświadczenia. Bo może gdybym przytrzymał dalej coś, no nie wiem, uczymy się, całe życie się uczymy. Dokładnie, a to o tyle zdajmy z ciebie ciężar tej porażki i tych właśnie kopnięć poniżej kolana, które były tam gdzieś w okolice łydki piszczela, to jest jakby taka trochę nowość w MMA ostatnio, bardzo często, coraz częściej stosowana, że właśnie low kicki kopie się już w tamto miejsce. I ciekawy jestem, czy to wychodziło Pudzianowi przypadkiem, czy to faktycznie była stricte strategia właśnie, żeby tam kopać. To było bardzo dobre, odrobione zadanie domowe. No tak jak mówię, tutaj Mariusz jest, słuchajcie, no co by nie mówić, Mariusz był wielokrotnym mistrzem świata, tak, no mega sportowiec, więc on potrafił się przygotować, no i odrobił zadanie, no co mi udowodnił, tak, no, no pokazał, że był przygotowany, tak, no miał swoją strategię, no wyciął, wykonał swój plan. Pamiętam, pierwsza walka w twoim wykonaniu to było wtedy K1, zdaje się, na Only One Gali w 2013 roku. Wiesz co, to była Sanda. Tak, Sanda, tragedia. Tak. Nie mów mi o tej walce, bo to naprawdę wyszedłem do ringu i... Wygrałeś. I jak potem, no teraz wygrałem, ale to wiesz co, no wszystko zapomniałem, tak? To była pierwsza walka, to jest właśnie tak, jak się rzuca człowiek na jakieś walki i nie miał przyszłości gdzieś tej amatorskiej. Wszystko zapomniałem, tak? Wyszedłem do ringu, wszystko zapomniałem, gdy teraz patrzę na tą walkę, mój Boże, co ja robiłem, nie? No ale gdzieś tam tym właśnie duchem walki, gdzieś tam z chłopakiem, który miał tych 6 walk, wygrałem, tak? No ale nie było łatwo, naprawdę nie było łatwo. Będziesz miał co wspominać. Dokładnie, na podstawie tej pierwszej walki. A do czego dążę? 2013. Ty masz teraz 38 lat, czyli to było tam potencjalnie 5 lat temu, czyli 33. Bo tak żałujesz trochę, że nie przeszedłeś wcześniej do sportu walki, bo gdybyś zrobił to pierwszy, w zasadzie byłbyś takim chyba pierwszym strongmanem, który to zrobił i myślę, że miałbyś też szansę. Znaczy wiadomo, to tak trochę ciężko już mówić jakoś tam potencjalnie, że bo to już było, już do tego nie wrócimy i tego nie zmienimy, ale no generalnie miałbyś dużą szansę właśnie zgarnąć jeszcze większy kawał tortu, tak jak Mariusz Pudzianowski właśnie rozsławił MMA. To właśnie, nie, to by się tak nie zdarzyło. Pudzian jest takim szczęściarzem, że no naprawdę, w Strongmanie też było naprawdę dużo zawodników, bardzo znanych, tak jak Jarek Dymek, wygrywał zawody, no ale to Pudzian jednak był tym najlepszym, tak, gdzieś publiczność go pokochała, no i tak nie ukrywajmy, Pudzianowi zawsze karta idzie, no zobacz, co się dzieje, jakby się nie było, no ja mu życzę jak najlepiej, niech dalej tak będzie, tak, no chciałbym, żeby zdobył ten pas, no niech to będzie Strongman, będzie mu naprawdę ciężko, no ale on jest naprawdę ambitny, no sam widzisz, jaki jest Mariusz, tak, staje, no, biega, nie ma rodziny, naprawdę poświęcił się, tylko jeden ma cel. Ja bym chyba tak nie potrafił, tak? No, nie wiem, ja muszę wyjść z synem na spacer, muszę coś tam zrobić i tak dalej, tak?
A to, no to, a to Mariusz ma tą swoją konsekwencję taką sportową, tak? Cecha prawdziwego mistrza. On ma jeden cel przed oczami i jego tam, no nie jest go nikt w stanie tego tutaj pozbawić, wybić tego celu, tak? To prawda, zgadzam się. A czy tak, chciałem... tak jak to Mariusz mówi, on tanio skóry nie sprzeda. I tego jestem pewny, że on tanio skóry nie sprzeda. A że jest cierpliwy, to kamień ugotuje. No i to nie jeden kamień, tak? To tak jak to Mariusz mówi. A sądzisz, że zdobędzie pas? Liczysz się z taką możliwością? Wiesz co, no, nie to, że sądzę, ale wiadomo, no jest longer, no jest, no to jest, to dla mnie będzie prawdziwy mistrz tak, KSW. Tak. To, no ale no, tak jak mówię, no walka Pudziana z Karolem, więc tutaj może być zaskoczenie, tak? No wiadomo, no Karol mega zawodnik i tak dalej, no ale no tak jak mówię, no Pudzian gdzieś tą swoją wytrwałością, swoją zawziętością, bo on jest naprawdę zawzięty tak, że to rzadko spotykane jest w tym sporcie, i potrafi też oberwać, no bo co by nie gadać, no to bił się z różnymi zawodnikami i też obrywał, no uczy się, więc może być tu różnie, tak, no to ja bym to nie powiedział, że to będzie przegrana Pudziana z Bedorfem, tylko to będzie gdzieś 50 na 50, ale charakterem to będzie tutaj 90 do 10 dla Pudziana, tak, 90% dla Pudziana, bo to jednak ten jego charakter jest tutaj tą cechą mistrzowską. A propos właśnie walki Pudziana z Karolem Bedorfem, to ona nie będzie na tej gali w Łodzi i to gdzieś tam też ja o tym później szerzej opowiem naszym widzom, ale generalnie nie będzie, bo dzisiaj to zostało powiedziane, czyli że... to nie będzie Łódź, nie będzie Łódź. To nie będzie Łódź, tak. I nawet właśnie z tego, co się dowiedziałem, jest taki potencjalny scenariusz, że nawet właśnie Karol Bedorf być może nie będzie walczył w ogóle na tej gali, że to zostanie jakby całości ten pojedynek. Oni mieli zrobić taki hałas i zaczęli go robić i mogą być całkowicie przeniesieni właśnie na ten 9 czerwca potencjalnie, jeżeli to się odbędzie tam w Ergo Arenie. Z tego, co wiem, to Mariusz trenuje, no zawsze trenuje. To jest tak. Taki człowiek, że on zawsze trenuje, ale jest to pracuj, no zaczął się znowu gdzieś tam przygotować, więc ten pojedynek na pewno będzie, tak, no on nie odpuści, no jak już powiedział A, to powie B, tak, więc udowodni na pewno. I takim pytaniem kończącym właśnie to, do czego dążyłem, ile zamierzasz jeszcze spędzić w sportach walki, czasu, lat? Wiesz co, no tak jak mówisz, tutaj PESEL-u nie oszukam, tak, no przed każdą gdzieś tam galą są jakieś kontuzje, no większe, mniejsze, ale to chyba każdy jeden zawodnik ma, no przed tą najważniejszym w swoim życiu właśnie z pojedynkiem z Pudzianem też gdzieś tam jakieś kontuzje się odezwały, ale to mówię, no każdy zawodnik ma. Jeżeli nie będzie tych kontuzji za dużo, no to dopóki zdrowie pozwoli, to no na pewno będę uprawiał sport, tak? No nie wiem, no nie wyobrażam sobie, żebym siedział w domu w kapciach, popijał herbatkę, czytał gazetę, tak? No dopóki sił starczy, tak, to trzeba to robić, no. To zdrowie jest, jak nie rozumiem. Ten sport, to będzie coś innego. Dokładnie. To w takim razie życzę Ci dużo zdrówka i jeszcze więcej zdrówka na 2018. Bardzo Ci dziękuję za udział. Po raz drugi już w programie. Pozdrawiam i życzę jak najlepszych wywiadów i największej oglądalności, Byku. Mam z kim walczyć teraz. Z wagą ciężką. Tak jest, tak jest. Szykuj się. Szykuj się na pojedynek z Tyberiuszem z kontrawywiad. Tak jest. Dobrze, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i wszystkiego najlepszego. Trzymaj się i pozdrawiam wszystkich fanów. Trzymajcie się, hej. Cześć. Tyberiusz Kowalczyk, standardowo, z dużą dozą klasy Tyberiusz Kowalczyk. No jestem ciekawy właśnie, czy rzeczywiście będzie tak, że Tyberiusz Kowalczyk wróci na, no jeszcze w pierwszej połowie. No ale ja liczę i z tego, co się dowiedziałem, to jest taki mały insight, który dzisiaj potwierdziłem w Ergo Arenie właśnie, że jest szykowany, jest termin zarezerwowany na 9 i 10 czerwca, także no to by się zgadzało tak naprawdę. Wiele się zgadza w całość tak naprawdę z tym, o czym mówiłem wcześniej, że to też jest taka jedna z zakulisowych informacji, że rzekomo ten cały pojedynek Karola Bedorfa z Mariuszem Pudzianowskim, ja to usłyszałem za kulisami właśnie, że obaj zawodnicy mieli takie polecenie, żeby zrobić taki hałas odpowiedni i to się rzeczywiście już zaczęło kilka dni temu, gdzie Mariusz Pudzianowski mówił, że drzewo już urosło. Karol Bedorf jakoś tam do tego odniósł. Teraz już tam się szykuje jakiś większy wywiad właśnie z Karolem, ale potencjalnie właśnie gdzieś tam ten pojedynek się miał nie odbyć na KSW 42. Dzisiaj miałem o tym powiedzieć, ktoś mi tutaj ubiegł, Maciej Kawulski właśnie dzisiaj o tym powiedział. Także faktycznie to się zaczyna potwierdzać i teraz pytanie właśnie, czy Karol zostanie wycofany, czy nie? Czy może
ma po prostu mieć jakąś walkę na przetarcie po kontuzji i może jeszcze zdąży zawalczyć w Trójmieście. Zobaczymy. Zobaczymy, to jest jakby jedna z propozycji, bo już też nauczony doświadczeniem, co przerabiałem z Maciejem Kawulskim właśnie w rozmowie i w wywiadzie, na live'ie zresztą, że poprzednio, kiedy była ta grudniowa gala, to też tam była rezerwacja. Jak się okazało, to była jedna rezerwacja z kilku i tu też jest taka opcja. Tak KSW po prostu robi, że zakłada sobie różne scenariusze i w zależności od tego, co się wydarzy z dnia na dzień tak naprawdę, to są bardzo różne czynniki i one decydują w konsekwencji, gdzie to ma być. Ale myślę, że w zeszłym roku wyjątkowo poświęcono Trójmiasto kosztem Stadionu Narodowego. I myślę, że w tym roku właśnie to lato, właśnie maj, czerwiec, że to będzie Trójmiasto, tam były zawsze jedne z lepszych gal. Fajny teren, było ciepło, morze i tak dalej, także był klimat i to jest taka mocna opcja. Mateusz Piskorz już kolejnym gościem, który czeka. Z Mateuszem się połączymy na Skype'ie. Także zanim się połączymy z Mateuszem, zupełnie zapomniałem na początek podziękować wszystkim naszym oczywiście partnerom, czyli Olim Sport Nutrition, bez którego nie mogłoby się udać w tym roku to, co nam się udało osiągnąć. Łącznie z tym live'em bar na masę na ulicy Fredry 1 w Gliwicach, który dzięki którym mam najlepszy fragment po prostu dnia. Za każdym razem, jak jem w barze na masę, to po prostu rozpływam się, dosłownie. Wypożyczalnie samochodów Future Car Transport FCT24.pl z siedzibą na Daszyńskiego 144 w Gliwicach, z oddziałami w Katowicach, w Rybniku i we Wrocławiu. Niebawem również Kraków otwierają. Tak, tu mamy wypożyczalnię FCT24. I nasz prawie sponsor tytularny, czyli pub TAK na ulicy Plebańskiej 14 w Gliwicach. Wszystkich serdecznie zapraszam. Od czasu do czasu można mnie tam spotkać. Od czasu do czasu mogę komuś postawić piwo w razie czego. Widzę, że Dawid Ozdoba szaleje na czacie. Dawid, zwolnij obroty, bo tam się rozgrywają jakieś sceny danteńskie. Uspokajamy klimat, jakby MMA News służy nie do tego, żebyśmy tutaj wbijali i jakoś się wyzywali wzajemnie, tylko żebyśmy dyskutowali o MMA, a tak naprawdę widzę, że tak, Baziu, piszesz rękawice ACB od Piotra Strusa z podpisem, które już są coś warte, a jeszcze niebawem będą jeszcze więcej warte, także trzymam je na specjalną okazję. Bardzo dziękuję Piotrowi Strusowi i menadżerowi, który je przysłał do mnie z MMA Shocker, także bardzo dziękuję. Wpadły również rękawice ze Spartan Fight, też kilka takich ciekawostek dzisiaj zakulisowych może zdradzę, ale o tym później, bo a będzie kilka takich ciekawostek, które sobie zostawię albo gdzieś tam pomiędzy gośćmi kolejnymi, albo zostawię sobie to na koniec, gdzie sobie pogadamy o fajnych rzeczach dotyczących MMA. Także tak, wszystkich moich partnerów wymieniłem, wydaje mi się, że wszystkich. Możemy jechać dalej. I dzwonimy do Mateusza. Jest, Mateusz już czeka. Dzwonimy. Mateusz wie już, że się próbuje z nim połączyć, ale nie może się połączyć, więc próbuję jeszcze raz. Nie wiem dlaczego. Jakaś pewnie internetowa zwiecha. O, dzwoni Mateusz. Halo, halo. Pewnie za chwilę będziemy mieli takie połączenie. Zawsze czasami trzeba odczekać kilka sekund. Mateuszu, czy jesteś tam? Halo, halo. Czy ty mnie słyszysz? Bo ja ciebie nie słyszę. I nie widzę. Ty chyba już mnie widzisz. I możliwe, że słyszysz. A, coś do mnie Mateusz pisze chyba. Ale jak to teraz uzyskać? O, jest. Coś się dzieje z Mateuszem. Nie wiem, czy do mnie pisze, ale chyba nie. Mateuszu, coś się dzieje. Powiedz,
czy ty mnie słyszysz? Możesz mi dać jakoś znać, czy mnie słyszysz? Może mi na Facebooku napisz, albo na Skype'ie. Spróbuję jeszcze raz zadzwonić, bo nie możemy się połączyć. To znaczy połączyliśmy się, ale ja nie słyszę. Może napiszę do Mateusza, czy mnie słyszałeś? Jakieś drobne internetowe zwiechy. Tak, Mateusz słyszał. Halo, halo. Halo, halo. Mateusz słyszy. Mateusz napisał, że słyszy. Ja nie słyszę, ale dlaczego nie słyszę Mateusza? O, coś się dzieje. Teraz Mateusz, coś zrobiłeś, bo coś słyszałem. Coś się dzieje. Mateusz jest coraz bliżej, żebyśmy go słyszeli. Ale na spokojnie, mamy czas. Może słuchawki Mateuszowi padły. Coś słyszę, że Mateusz robi, że coś podłącza. Wy też to słyszycie pewnie. Mateusz, próbuj tam, próbuj. Ja tu w międzyczasie porozmawiam. No właśnie sobie szybko wyszukam nazwisko rywala. No, coś się dzieje. Jesteśmy coraz bliżej Mateusza. Jeszcze niestety nie słyszę ciebie, Mateuszu. Odpowiem ci, jak tylko cię usłyszę. Okej, mam już... Nie wiem nawet, jak się czyta nazwisko rywala, z którym Mateusz się zmierzy. Thibaut Larche, być może. Parale France z rekordem 11-3-1. Także no, młody zawodnik, 25-letni, taki z dobrym rekordem, który ma, widzę, dwa zwycięstwa z rzędu. I to międzynarodowo, bo we Francji, w Belgii, w Czeczenii, w Anglii już mówiłem. Także, no i we Francji, także tak całkiem międzynarodowo. Cały czas czekamy, Mateuszu. W razie czego, jak nie Skype, to mi napisz numer telefonu albo po prostu tam próbuj. Napisz mi po prostu, czy to ogarniesz, czy tam jest jakiś większy problem. Może bez słuchawek spróbuj, nie wiem, co tam przeszkadza. Spróbuj bez słuchawek i zobaczymy, czy się uda. Jak nie, to zadzwonię do ciebie na telefon, tylko będziesz mi musiał podać numer telefonu. Ja może na chwilę ciebie rozłączę, ty... Zobaczę, bo coś mi napisał. Nie ma mikrofonu chyba. Dobra, na chwilę rozłączę Mateusza. Napiszę, czy używa... Pomogę mu trochę technologicznie, czy używa Skype na telefonie. Może jakoś spróbuję pomóc. Tam generalnie chodzi o jakieś tam pewnie zaakceptowanie mikrofonu i kamery wideo. A wiedziałem, żeby spróbować. Coś mnie natchnęło, żeby spróbować z Mateuszem przed. Czy technologicznie wszystko się będzie zgadzało. Ale spokojnie. Chociaż nie tak spokojnie, bo mamy Szymona Bajora o 21:30. A zobaczymy takiego psikusa, czy uda się jakimś cudem zadzwonić przez Facebooka. Może to jakoś pomoże. Ostatnio to często... Nie, niestety. Przez Facebooka się nie da. Coś przestało to działać, więc musimy... O, coś się dzieje. Jest! Mateusz Piskorz. Cześć. Udało się. Kurczę, Wojtek, cześć. To sprawdzić wcześniej, nie? Czy jest mikrofon w komputerze, nie? Ale... Jak zwykle mnie tutaj chłopaki uratowali, siema. Cześć. Pozwól, daj mi parę sekund i zrobię ciebie publicznie. Jest, Mateusz Piskorz. Kopę lat naprawdę, widzieliśmy się już dobre parę miesięcy temu. Jesteś w SBG. Ja nie wiedziałem w ogóle, że zostajesz tam na tyle czasu. To powiedz, ile ta przygoda będzie trwała?
No zobaczymy, no jak na razie reprezentuję SBG, mieszkam już w Dublinie na stałe, mam pracę, trenuję, więc no zobaczymy, ile ta przygoda będzie trwała. No. Oby jak była jak najbardziej owocna, to jest najważniejsze. No. To najważniejsze. O, masz też dobrą wystawkę, widzę, jesteś w jakimś fajnym miejscu. No, w biurze, słuchaj, no a gdzie? W biurze SBG. Nie, w swoim, no. W swoim? A, okej. Rozumiem. Też fajną masz wystawę u siebie, no. Byłaby lepsza, gdybym miał coś od Mateusza Piskorza z twojej kariery, ale to następnym razem, przy najbliższym spotkaniu może. A planowałem jakoś tak, myślałem, że może mi się uda, żeby odwiedzić ciebie na CRC, na którym wystąpisz już w najbliższy weekend, Cage Rage Championship, taki polsko-irlandzki twór, znaczy w zasadzie chyba czysto polski, prawda? Bo to Polak organizuje. Czysto polski, tak. Organizuje Paweł Tomczyk. No, czysto polski. Dobrze się dogadaliście, w sensie jesteś zadowolony z waszej umowy. Tak. Wiesz co, ogólnie to Paweł to jest moim dobrym przyjacielem i mi tutaj bardzo dużo pomógł jeszcze, więc no, jestem bardzo szczęśliwy. Super oferta pod każdym względem i tak naprawdę też mi pomógł tutaj w życiu, więc to jest chyba najważniejsze, nie? Mhm. Powiedz, czy ty jesteś zadowolony z tego, że trenujesz już od ilu już trenujesz w SBG i czy to jest tak, że jesteś zadowolony z tego, czy spodziewałeś się właśnie tego, co tam masz, bo wiesz, wiadomo, jest to klub również komercyjny, bo jest Conor McGregor, bo jest John Cavana, bo jest całe mnóstwo jeszcze innych jest zawodników, Artem Lobow i wielu, wielu innych dobrych zawodników, no ale Conor zrobił ten szum, więc podejrzewam, że może być różnie. I czy dostałeś to, czego się spodziewałeś? No tak. No, powiem ci tak, jest bardzo dużo trenerów. John mimo to, że ma, nie wiem, no, kilkudziesięciu zawodników, to każdemu poświęca uwagę. Są trenerzy od każdego. Ja głównie chciałem zobaczyć, jak tak naprawdę, no chciałem trenować ze sztabem McGregora, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, jak czym się różnią treningi i tak dalej. No jestem bardzo zadowolony. Czuję, że naprawdę ten taki kamp przed walką, no to najlepszy, jaki miałem w życiu, więc jestem bardzo szczęśliwy. Lepszy niż u Mirka. Słuchaj, no u Mirka jest też dobry, no ale tutaj jest inaczej, tak? Rozumiem. Na pewno to mogę powiedzieć a propos Mirka, że jeżeli chodzi o szkołę Mirka i szkołę Johna Cavana jest bardzo podobna, więc jeżeli mogę powiedzieć, to mogę tylko powiedzieć o Mirku pozytywne rzeczy i o jego treningu i o jego szkole ruchu. To jest bardzo, bardzo, bardzo podobne jak tutaj. No. Czyli nowa ksywa nieoficjalna Mirek John Cavana Okniński. A, to nie wiem, kogo ksywa. Nie, no w sensie tak jak mówi się żartobliwie właśnie Mirosław Gracie, także, ale mówię to oczywiście z całym szacunkiem, bo szkoła Mirosława Oknińskiego jest dobra, zawsze mówiono dobry trener. Powiedz w takim razie, czy ty trenujesz? Najlepszy trener. Czy ty trenujesz gdzieś tam sporadycznie, czy cały czas z Conorem? Wiesz co, Conor pojawia się teraz od jakiegoś tam, nie wiem, od jakichś 3-4 tygodni mniej więcej. On tak wdraża się, powiedzmy, w trening, tam sobie robi coś, jakiś tam jiu-jitsu, coś samemu, jeszcze tak normalnie nie trenuje, nie? Ale nawet pokazał parę technik, no i ogólnie jest całkiem w porządku, normalnie się zachowuje, nie gwiazdoży, trenuje tak samo jak każdy. No i tyle, no. Mhm. A czy w ogóle jak to jest? Bo tam się cały czas dużo dzieje, na pewno jest dużo właśnie tego zamieszania koło Conora. Czy wy jesteście jakoś, nie wiem, proszeni, bądź nawet jakoś bardziej przymuszeni do jakiejś takiej dyskrecji właśnie, żeby nic nie mówić, bo wiadomo, cały świat po prostu czyha na jakiekolwiek informacje. Ja nie wiem, no nikt na ten temat ze mną nie rozmawiał, czy mówić, czy nie mówić ogólnie, no to tak jak mówię, no jest, wszyscy traktują Conora bardzo dobrze i mają do niego wielki szacunek, on jest kolegą od nas z klubu, normalnie się zachowuje, nie gwiazdoży i tyle, no ciężko mi powiedzieć, czy tam coś można mówić lub nie można mówić. Okej. Ogólnie to jest dla ciebie taka duża zmiana trybu życia, prawda, bo gdzieś tam postanowiłeś sobie właśnie, że na razie wyjeżdżasz, że trenujesz inaczej, że w ogóle twoje życie będzie przebiegało inaczej. Były jakieś ku temu powody, że tak zadecydowałeś? Co było takim momentem przełomowym?
Nie, no chciałem po prostu, tak jak mówię, no byłem jakby, no zainspirowała mnie, jakby no zainspirował mnie McGregor tak w dużym stopniu i chciałem po prostu zobaczyć jak się żyje w innym kraju, no i chciałem po prostu dojść do jego sztabu trenerskiego i zacząć z nimi współpracę i mi się to udało, więc tak jakby no przyleciałem tu, żeby realizować swoje marzenia i postanowienia, więc wszystko idzie dobrze. A zostajesz jakoś, masz określić sobie, ile zostajesz tam? Nie. Ja po prostu, wiesz, żyję sobie, trenuję, cieszę się życiem i nie mam jakoś, tak żyję z dnia na dzień, nie mam jakichś takich większych planów, no. Mhm. Ktoś się z tobą przeprowadził, czy sam się przeprowadziłeś? Że tak delikatnie, prywatnie zapytam. Sam się przeprowadziłem. Sam się przeprowadziłeś. Polski trener jest, prawda? Tam było, regularnie przewijają się w SBG polscy trenerzy. Jest paru trenerów. To jest skład chyba polski trochę. Też są takie grupy chyba jakieś osoby. Jest tam mniej więcej na ścianie jest, nie wiem, ze 13 trenerów takie tam zdjęcia, no to jest 4 Polaków, no nie? W tym jest Wojtek, bardzo dobry trener od boksu, z którym będę jutro robił tarczę i pozdrawiam go serdecznie, bo na pewno ogląda. Mhm. Zawodnik, z którym się zmierzysz, to nie wiem, czy dobrze przeczytam, Thibaut Larche, nie wiem, nie mam pojęcia, ale Francuz z dobrym rekordem. Młody, właśnie patrzę, on jest w podobnym wieku, w tym samym wieku, jesteście rówieśnikami. Ma tych pojedynków, patrzę, 15 pojedynków, ty masz dokładnie teraz, też 15, 25 i 15 pojedynków. Okej, okay, czyli bardzo wyrównany potencjalnie. Co możesz powiedzieć o zawodniku z Francji, którzy są tacy nieprzewidywalni i ostatnio bardzo, bardzo rozwojowi. Z Francji przyjeżdżają naprawdę dobrzy, tacy bardzo przekrojowi. Nie wyśmienici w niczym, ale bardzo dobrzy, znaczy, ale tacy przyzwoici we wszystkim. O. No, co ja mogę powiedzieć na jego temat? No po prostu, no coś tam umie, zrobił też parę walk, ma doświadczenie, no, ale ja wierzę mocno w swoje zwycięstwo, no i plan jest taki, że po prostu wyłączyć mu prąd i później położyć go spać, no i tyle, nie? No, jeżeli chodzi o to, co ja myślę na ten temat, no. Okej, okay, krótka piłka z twojej strony. I właśnie też się zastanawiam, czy SBG, bo przypomnij mi, ile już tam trenujesz w SBG? No tak z 8 miesięcy przerwami, nie? Bo byłem, wróciłem do Polski, zawalczyłem, wiesz, byłem 3 razy, byłem tutaj, no ogólnie jestem tu z 8 miesięcy i byłem 3 razy w Polsce w międzyczasie. Mhm. I na ile już właśnie SBG wpłynęło na twój styl? Bo ty miałeś takie walki, albo walczyłeś zachowawczo, albo potrafiłeś się otworzyć. I właśnie pytanie właśnie, na ile gdzieś tam nad tobą pracowano, czy po prostu powielano to, co już robisz, czy jakoś zmieniono trochę twój styl, czy jak to się odbywa? Kurczę, no ja powiem ci, jeżeli chodzi o styl, ostatnie moje 3 walki, no to tak naprawdę walczyłem tak, żeby wygrać i to taka była taka taktyka, czy mogę powiedzieć, czy oni mi coś zmieniali we mnie? Nie, raczej nie zmieniali, ale rozwinąłem na pewno pracę przy siatce, rozwinąłem się tak naprawdę zapaśniczo, tak samo w stójce, lepiej pracuję na nogach, więc raczej nic nie zmienili, a czuję się dużo mocniej i mam większe umiejętności niż wcześniej. A jak irlandzkie jedzenie na ciebie wpływa? Bo jak wiemy, tam nie jest najlepsze. Oczywiście jest... Słuchaj, jeżeli chodzi o jedzenie, no to ja jem w tradycyjna polska kuchnia. Patriota. Gorące bary u Barbary Kuchare. Gorące gary u Barbary Kuchare. Zapraszam serdecznie, więc ja mam bardzo zdrowe jedzonko tradycyjne, sałateczki, ziółka, więc ja tam stołuję się. Mniam, mniam, mniam. Czuję się zaproszony w razie czego. Czyli... Masz również partnerów tam za granicą, czyli generalnie tam gdzieś tam ten lokalny patriotyzm również jest, że... Partnerów, kurde. Biznesowych, sponsorów w sensie, tak? Partnerzy, no tak, czy sponsorzy. Tak, znalazłem dużo ludzi, jakby co chce mi pomóc i jakby już teraz mi się trochę lżej żyje niż na początku, nie? Mhm. To dobrze, czy jakiś tam lokalny patriotyzm jest, że Polacy też wzajemnie siebie wspierają? No tak, ogólnie, no wszyscy dobrzy ludzie między sobą się wspierają, nie, tutaj. Mhm. A ja poznałem tu naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrych ludzi i wspaniałych przyjaciół, dużo ludzi mi tutaj pomogło, wyciągnęło do mnie pomocną dłoń i jestem bardzo wdzięczny im za to. Mhm. Kto takiego, kto daje ci największego łupnia, że tak powiem, w sensie, że dzięki komu idziesz do przodu tam w SBG? Z kim trenujesz na co dzień? Znaczy tak, no tak naprawdę, no to... Trenuję, jeżeli chodzi o stójkę, no to robię z Wojtkiem.
z Wojtkiem, jeżeli chodzi o zapasy, robię ze Siergiejem, no i takie ogólne MMA, no to robię z Johnem. No jeżeli chodzi o ten mój cały obóz treningowy, no to większe, to mniej więcej 5 razy w tygodniu, minimum 4 razy robiłem trening z Johnem, nie? Mhm. Więc głównie to jemu zawdzięczam teraz przygotowania. On tak samo był poświęcony jakby w tym wszystkim, układał mi sparring partnerów, przyglądał się temu, więc wydaje mi się, że dostrzegł jakiś we mnie potencjał, więc bardzo się cieszę, nie? A jak kondycyjnie u ciebie? To też jest taki... No zajebiście. Wszystko jest elegancko. Mhm. A czy jest jeszcze opcja w twoim przypadku, że... Właśnie, bo nie wiem, do czego dążysz, bo z jednej strony mówisz, że teraz się tak rozkoszujesz, trochę żyjesz chwilą, ale pytanie z drugiej strony, czy masz jakieś plany względem swoich startów? Teraz oczywiście tak, masz pierwszy start w Irlandii, ale czy masz jakiś taki plan, wiesz, szerszy być może? Byłeś w Chinach, tak, i byłeś jeszcze gdzieś zagranicznie. Na pewno mogę powiedzieć, że jeszcze a propos tej walki w niedzielę, no to już do tej pory dostałem parę jakichś propozycji ciekawych, nie? I tak samo między innymi w Chin, w Anglii, też jakieś inne ciekawe organizacje, więc tak naprawdę no zobaczymy. No jest teraz czy wybierać, no i zaczęło się dziać. Zaczęło się dziać u mnie znów to wszystko kręcić, więc cieszę się, nie? Sam jesteś sobie menadżerem, czy ktoś ci pomaga? No, sam jestem menadżerem, no bo tak naprawdę, znaczy, kurczę, menadżerem, no jeżeli ktoś mi zaproponuje walkę, nie wiem, powie ile, jakiś będzie chciał z tego procent, no to co, no to ja decyduję, czy biorę tę walkę. Samemu po prostu szukam jakichś kontaktów i cały czas rozwijam się też jakoś biznesowo i tak dalej w tym, nie? Sam sobie powiedzieć. Czyli nie żartujesz, mówisz, że to faktycznie to, co tam widzimy, to jest twoje jakieś biuro, tak? W sensie pomieszczenia, nie wiem, cokolwiek to jest, coś tam robisz, czy to był taki żarcik? Nie, no jak, no biuro, firma, no nie mogę ci tak wszystkiego powiedzieć, to musisz przyjechać. Przyjadę koniecznie. No, trochę za późno się obudziłeś w CRC, żeby przylecieć, ale no może następnym razem. Następnym razem, bo rozumiem, mieszkasz w Dublinie, gdzieś tam na obrzeżach, czy w centrum bardziej? Jak ci się w ogóle Dublin podoba? Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. W centrum, sam już w centrum, dwupiętrowa rezydencja, dwa prysznice, biuro. No naprawdę powiem ci, miejsce kobiety, jest wino i śpiew. Mata siłownia. No. Właśnie, jak ten klub, bo ja kiedyś byłem na treningu w SBG jeszcze w poprzedniej, powiedzmy, wersji klubu, czyli w zupełnie innym miejscu, teraz jest w innym. Jak ten klub jest? Czy on jest bardzo nowoczesny, czy jest taki trochę spartański, jest wszystko, czego potrzeba? Jak tam wygląda? No taka dużo się nie zmieniło. Duża hala jest najfajniejsza, no to jest ta klatka taka identyczna jak w UFC, no to jest największy plus. No i co, są rzeczy do takiego treningu, głównie na obciążenie, na własnym ciężarze. No jest wszystko, co trzeba, tak? Mhm. A czy ty wykluczasz, albo inaczej, czy jakby była potencjalnie fajna propozycja jakaś tam z PLMA u Mirosława Oknińskiego, to ty jeszcze będziesz startował w PLMA? Słuchaj, no nie, ja jestem ogólnie cały czas w kontakcie z Mirkiem Oknińskim, jakby my dobrze sobie życzymy, on mi dużo pomógł, on mi dużo radzi, też on jakby był za tym, żebym tutaj wyjechał i rozwijał się, więc ja mam, więc tak naprawdę wszelakie jakieś propozycje, które mam walk, to tak samo z nim konsultuję, więc no nie wiem, no jak na razie nie zapowiada się, żeby była jakaś propozycja z PLMA, a tak jak mówię, dostałem wiele ciekawych propozycji i zobaczymy. No najchętniej to zobaczyłbym najchętniej może gdzieś właśnie w Azji albo w jakimś fajnym miejscu, tak żeby to zobaczyć trochę, nie? Azjaci dobrze tam traktują zawodników, tam gdzie walczyłeś dotychczas? Czy też, nie wiem, czy było warto? No, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo, bardzo. No śmieszne ogólnie, no to jak coś, Azjaci mnie całkiem śmieszą i są bardzo przyjemni, więc fajnie by było jeszcze raz tam polecieć, nie? Mm-hmm. Co ja chciałem... A, właśnie, bo bardzo liczyłem, że uda mi się ciebie spotkać na KSW 40 w Irlandii. Byłeś wtedy w Irlandii, w Dublinie, czy gdzieś się rozminęliśmy, że byłeś w Polsce akurat? No, byłem, ale akurat miałem pracę, więc nie mogłem tam być, no. Mm-hmm. Ale obserwowałeś co nieco? Kurczę, nie widziałem walk, tylko widziałem jakieś urywki i wyniki, nie? Ale tak całych walk nie oglądałem, więc tak nie mam za bardzo co się wypowiadać. No. Może ciężko jakoś tak
bardzo ogólnie powiedzieć, ale spróbuję, może masz na to jakoś tam tą formułę, czym się właśnie różni na przykład polskie MMA od irlandzkiego? Taka największa różnica, jaką zauważyłeś. No kurczę, tak jak mówię, no każda szkoła, ja trenowałem w wielu miejscach w Polsce, no jeżeli chodzi o jakieś ostatnie tam moje treningi w Polsce, no to były z Mirkiem i tak jak mówię, no dużo jest podobnej pracy, dużo jest pracy w ruchu, sparingów zadaniowych i dużo to się nie różni, ale na pewno co mogę powiedzieć na temat Johna i każdych tam trenerów, że kochają to, co robią, mają pasję i John jest też taki, że wystarczy mu na przykład jakieś proste pytanie, znaczy pytam go o jakąś rzecz, tam jak wstać z parteru, albo jakoś przetrzymać na ziemi, no to zawsze mam bardzo proste odpowiedzi. I to jest chyba takie najbardziej kluczowe, że po prostu proste odpowiedzi, jakieś, nie ma jakiejś wielkiej filozofii, tylko underhook, overhook, tak. I tym akcja, chyba reakcja. No. A ten pojedynek w ogóle z Thibaut Larche, to jest w kategorii półśredniej chyba, tak? Bo nawet nie widziałem informacji na ten temat. To jest do 79 kilo. No. Teraz już widzę. Bo czy w twoim wypadku, rozumiem, że, bo ty miałeś ostatnio starty, miałeś, patrzę, miałeś catchweight i raz byłeś, nie, nawet nie raz, i byłeś też... Byłeś... 4 razy 80 tak. Ostatnio. To jest kategoria półśrednia, raczej w której wolisz docelowo, tak, walczyć? No jak na razie, no teraz walczę na 7-9, zobaczymy, wiesz, jaką następną propozycję przyjmę, no bo tak jak rozmawiam, no to jest między 77 a 81 kilo, każdy tam organizator jakieś inne kategorie wagowe zakłada, więc zobaczymy, co będzie następne, nie? Ale w granicach 80 kilo będę starał się walczyć, tak? Okej. Okay. Nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem. Czy ty powiedziałeś, że ten pojedynek będzie 79 czy 77? Bo powiedziałeś 79. Aha. To źle jest napisane na plakacie, bo jest napisane welterweight. Chyba, że to jest pro MMA super welterweight. To może to super welterweight to jest. Tak, super welterweight to chyba to, no. Aha, to może być to, czy jest dobrze napisane w takim razie. No dobra. A śledzisz w ogóle cały czas jakąś polską scenę? Jesteś tak jakby w kontakcie? No coś tam, wiesz, no wiem na pewno, że będzie bił się Artur Binkowski, chciałbym go serdecznie pozdrowić na Narodowym z Neumannem. Wiem, że będzie teraz bił się Michał, no nie wiem czy na pewno, ale mocno mu kibicuje Michał Bławdziewicz na FEN. Widzę, że ludzie domagają, żeby się tam bił, więc na pewno obejrzę te gale i w sumie tyle, no na bieżąco jestem tam na tych wszystkich, patrzę, co się dzieje. A, co jest ważne, gala CRC7 będzie transmitowana na żywo, prawda? Na Facebooku chyba będzie organizacja. Będzie live. No i co jest ważne, będzie się też bił tam Kornik, nie wiem, czy słyszałeś. Tak, właśnie, no pewnie, że słyszałem. To jest taki bardzo zaskakujący pojedynek, no bo zawodnik, jego rywal, to jest w ogóle jakoś tam, patrzę, to jest, on jest z wagi ciężkiej? No, lubo waży ze 120 kilo, ze 115. I to w ogóle, to nie jest taki, ktoś by pomyślał, że to jest może właśnie jakiś, że to może być jakiś taki freak, ale lubo ponoć jest właśnie takim zawodnikiem, mocno takim sportowym gościem tak naprawdę. W takim sensie, no, który jest, ma umiejętności. Słuchaj, Lubo tak, no, waży swoje, ale jest bardzo, bardzo wysportowany, potrafi zrobić salto w powietrzu, wiesz, przy tej wadze. Ciężko trenuje, no, szybko łapie i tak naprawdę mocno wierzy w swoje zwycięstwo i te jego ciosy ważą, bo nieraz robiłem z nim tarczę i ma z czego uderzyć, tak, no, więc to nie jest taki jakiś typowy freak fight, a Kornika podziwiam, że wziął taką walkę, bo tak naprawdę on może bardzo dużo stracić, a to jest, on te ciosy ważą i wszystko może się wydarzyć, tak, więc... Jakbyś walczył z takim wielkoludem, w MMA oczywiście, to co ty byś zrobił? Jakby, no wiesz, no ta różnica wagi, to nawet jak tam coś wejdzie przez przypadek, to może się źle skończyć. Znaczy Artur na pewno będzie... Myślę, że bym zrobił zwód na górę i później wjechałbym mu na nisko do kostki. Taki przeprost na kolano zrobił, wtedy by już chyba padł na ziemię, bym go obalił i z góry ciosami. I może jak żuch by leżał taki, wiesz, ale nie wiem. Nigdy by był jakby wstał. Dobrze, w takim razie ja ci bardzo dziękuję za udział. Będę śledził uważnie to, co się tam będzie działo w Irlandii. Na szczęście właśnie wspomniana transmisja na żywo, także
Powiedzmy, że aż tak dużo nie straciłem, bo przynajmniej będę tam, wiesz, będę oglądał i będę tobie kibicował. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. A jak w ogóle mówisz, aha, powiedziałeś, że to były twoje najlepsze przygotowania, tak? Z tego, co powiedziałeś. No, tak, najbardziej się, powiedzmy, w takim krótkim czasie przed walką najwięcej rozwinęłem i najlepsze w życiu, jakie miałem, na pewno. Dobrze, to jeszcze raz w takim razie życzę szczęścia w najbliższy weekend, gdzie zmierzysz się z Cibał Larsze. I co, no dużo zdrówka przede wszystkim. Dobrze, słuchaj, to ja chciałbym zachęcić wszystkich gorąco do oglądania mojej walki i w ogóle całej Glika i Ring Championship. No i chciałem podziękować bardzo firmie Great Private Equity, szczególnie Pawłowi Włodarczykowi, no bo gdyby nie ta firma, no to miałbym tutaj dużo ciężej, także dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dzięki, Wojtek, trzymaj się, hej. Dziękuję ci bardzo, cześć, pozdrawiam. Mateusz Piskorz po raz pierwszy w naszym MMA News Live i mam nadzieję nie po raz ostatni, może po walce coś podsumujemy, a może przy okazji kolejnego pojedynku. Także no, ciekawy zwrot akcji. W ogóle nie spodziewałem się, że Mateusz nagle wyjedzie za granicę, zostanie tam już 8 miesięcy, jak słyszeliście. Także, o Adrianie, sam nie wiem, kiedyś przytaczałem tu jedną moją rozmowę z Arturem Binkowskim, z całym szacunkiem do Artura, ale to była bardzo dynamiczna, bardzo szybka rozmowa, także nie wiem, czy bym wytrzymał tempo. Także nie wiem, w każdym razie co do Mateusza, to faktycznie nie mogę się doczekać. Gala CRC. Ciekawe przedsięwzięcie. To będzie chyba 7, jeżeli dobrze kojarzę, już sobie sprawdzę. Tak, 7 gala CRC. Właśnie z polskim wątkiem, w sensie organizatora. Będzie walczył właśnie jeszcze Artur Sowiński. W takim superfajcie właśnie. W stójkowym superfajcie. I Paweł Polityło, którego pamiętacie z KSW-40, gdzie wziął pojedynek dosłownie na ostatnią chwilę i prawie wygrał tak naprawdę, gdzie miał debiut. Przyjął to w dniu ważenia, po ważeniu chyba przyjął propozycję walki z bardzo doświadczonym Antunem Raciczem, którego prawie pokonał, bo tam przegrał przez split decision, czyli niejednogłośną decyzję. Było blisko. Także przechodzimy powoli do kolejnego zawodnika, Szymon Bajor. A przy okazji chciałbym skorzystać z sytuacji tak naprawdę i wszystkich oglądających, a jest nas trochę, poprosić, żebyście subskrybowali kanał, bo to oczywiście pomoże nam go jeszcze bardziej rozwinąć. A znowu nam przybyło tam sporo ostatnio subskrybentów w porównaniu do ostatniego odcinka, także widzę, że każdy odcinek po prostu to jest kilkaset, a nawet ostatnio tam się zdarzały, że 1000 i więcej osób przybywało pomiędzy odcinkami, także wszystkich zachęcam do subskrybowania, bo bez was to po prostu nie ma sensu. Tak, Mateusz, a później jeszcze został. Mateusz, Szymon Bajor, a później Sam Alvi. Także dzwonimy do Szymona Bajora. Ja już wykręcam numer do Szymona. I dzwonimy, dajcie mi dosłownie parę sekund. Szymon Bajor, jak wiecie, ma głośny pojedynek z Aleksandrem Jemeljanenko. Aleksandrem? Tak powiedziałem, Aleksandrem. Także dzwonimy do Szymona. Tak, dajcie mi jeszcze dosłownie parę sekund, żebym sobie tu wszystko ustawił. Wszystko, co potrzebuję wiedzieć odnośnie Szymona. I możemy dzwonić w takim razie. Dobra, jestem gotowy, dzwonimy. Słucham. Witaj Szymonie, Wojciech Mrozowski, MMA News Live. Cześć. Cześć Wojtku, witam. Cześć. Czy dobrze mnie słyszysz? Bardzo dobrze. Dobrze, no to super. Wielkie wydarzenie, w zasadzie wydaje mi się, że wielkie, no bo Aleksander Emelianenko, z którym zmierzysz się już bardzo, bardzo
niedługo właśnie patrzę, to będzie na gali w marcu Bitwa o Wołgę w Rosji. Tak. 4 marca, no czyli rzeczywiście już no, półtora miesiąca zostało. Powiedz, dokładnie, czy ciebie osobiście ten pojedynek cieszy, bo fanów polskich, jak widziałem, chyba bardzo. No mnie tak samo cieszy chyba jak i fanów naszych polskich. No to jest dla mnie nie lada wyzwanie. Fajne nazwisko, fajny przeciwnik, będzie się można fajnie pokazać. I co? No i sam fakt, że to jest jednak to nazwisko, z którym walczę, no to strasznie mnie mobilizuje do tej walki i nakręca. No nakręca coraz bardziej. Im bliżej do walki, tym bardziej jestem nakręcony. Mhm. Jak wiemy, no Aleksander jest mocno przekrojowym zawodnikiem. Lubi bardzo nokautować, co już ostatnio uczynił kilkukrotnie. Powiedz, no co jest twoim zdaniem, jakby co jest u niego najmocniejsze? No na pewno ta stójka, no jest bardzo niebezpieczna. Może i te ręce trzyma tak trochę szeroko, nie tu blisko przy szczęce, tylko troszkę tak szerzej. No ale jest bardzo dynamiczny. Ten zasięg rąk też ma znacznie dłuższy niż ja. I tak nie chcę się tam zagłębiać w jego dalsze, wcześniejsze walki, ale też nie ukrywam, że oglądałem tam, spałem na stronę, jak walczył nawet. No to tam troszkę ta walka potrwała, no ale te ostatnie dwie walki po wyjściu z więzienia, które stoczył, no to bardzo krótkie, no, też nie ma się za bardzo, nie ma za bardzo go jak podglądać, tak, no bo miał dłuższą przerwę, a te dwie ostatnie walki nie za wiele wniosły i nie za, tak, nie za dużo. W sumie pokazują, trzy minuty, tak walczył. Trzy minuty, tak, łącznie w dwóch walkach. Tak. Jedna bardzo szybka, tam trochę widziałem, że kontrowersyjny był werdykt, bo tam jego przeciwnik miał jakieś tam pretensje, że był jeszcze zdolny walczyć. Virgil Znicker, no, jeżeli... tak o nim mówimy. Tak, Virgil, tak. Ja się, nie. To przed, chodzi mi o przedostatnią walkę. Geronimo dos Santos, tak? Tak. To z nim chodzi mi. A tą ostatnią walkę, to ja tego przeciwnika jego też poznałem w Soczi, jak byłem. Trochę tam pisaliśmy po tej walce. On mi tam pisał, że miał grypę. Wychodząc do walki, że tam go złapała 3-4 dni wcześniej grypa i go trzymała i nie mogła puścić. I że strasznie źle się czuł na tej walce. Dlatego tak słabo się zaprezentował. Nie był dyspozycyjny, no ale Aleksander co, no wszedł i praktycznie zrobił to, co we wcześniejszej walce, no i szybko skończył, praca w stójce, no z tego co tak zauważyłem, to na pewno ma młot, czy tam kowadło w tej pięści, że tak jakby pod rękawicą chował, no bo tak, przeciwnicy jego dosyć szybko no, szli do parteru, żeby po prostu tych ciosów jak najmniej przyjąć. Mhm. Bo mówisz właśnie, że rozmawiałeś z Virgilem, z Wickerem i on wspomniał tobie o tej niedyspozycji właśnie zdrowotnej. Czy ty, kiedy prywatnie rozmawiasz, że to nie dzieje się w strefie publicznej, gdzie czasami zawodnicy mówią na przykład, a przegrałem, bo coś tam, bo się źle czułem, bo jakieś inne powody, bo coś się źle działo w moim życiu prywatnym. Ty, kiedy rozmawiasz właśnie prywatnie, to przyjmujesz to, że to rzeczywiście mógł być jakiś czynnik decydujący, czy sam sobie myślisz może, a że może tłumaczy się albo coś, bo na pewno sam nie byłeś w 100% rzadko w swoim pojedynku, tak? Znaczy tak, jakoś to tak przyjmuję do wiadomości i staram się no, wierzyć w to. No, wiadomo, no, zawsze większość zawodników po przegranej się tłumaczy w dziwny sposób, nawet to nie trzeba daleko sięgać za granicę, tylko widzimy też to na polskim rynku MMA, że jak się przegra, to nikt nie powie po prostu, kurde, byłem słabszy, muszę się wziąć za siebie, muszę poprawić to i to, żeby kolejną walkę wygrać, tylko albo miałem grypę, albo miałem, nie wiem, jelitówkę, albo miałem żołądkówkę, a to jeszcze coś, tak? No jeżeli chodzi tutaj o przypadek właśnie tego pana, o którym mówimy, no to jakoś tak w prywatnej rozmowie, no chyba zawodnicy są na tyle kumaci jakoś tam zżyci, że raczej nie kłamaliby siebie. Nie? Także ja wierzę, że no ta słaba dyspozycyjność jego mogła wynikać z tej grypy, bo jak go widziałem w Soczi, zadał dobrą walkę i tą walkę wygrał. Mhm. Czy ten pojedynek z Aleksandrem Emelianenko to ma być taki pojedynek, który ciebie gdzieś wyniesie? No bo zawsze tym pojedynkiem Aleksandra Emelianenko, którymkolwiek z braci Emelianenko, interesuje się cały świat. Mam nadzieję trochę, że ktoś tam o mnie usłyszy, kto jeszcze o mnie nie słyszał. Ale nie patrzę też pod tym względem, że kurde, no muszę wygrać za wszelką cenę, bo to mnie gdzieś tam wyniesie, ktoś tam mnie doszczerze i doceni. Po prostu traktuję to jako kolejne wyzwanie. To jest dla mnie nic więcej, tylko kolejna walka, tak? Wygram, super, idę dalej do przodu,
chce się rozwijać, przegrał, no to robię krok w tył, poprawiam to, co po prostu mogło tam gdzieś przez to mogłem przegrać, tak? Poprawiam to i dalej chcę iść do przodu. To nie jest walka gdzieś tam o wszystko, tylko to jest po prostu kolejne wyzwanie, kolejny krok w karierze. Jeżeli, jak się dowiedziałem, to już na święta już tak prowadziliśmy rozmowę tam ze stroną menadżerską z Rosji, no to już tak po prostu jak usłyszałem tę walkę, że to będzie Aleksander Malenko, to na, przepraszam, nie walkę, tylko to nazwisko, no to już kurde światełko w głowie się zaświeciło, ja cię, no biorę to bez względu na wszystko. Mhm. A czy ty patrzysz w tym momencie również jakby nie tylko na to, z kim walczysz jako zawodnikiem, ale no wiesz, Aleksander jest kontrowersyjną osobą, właśnie był w więzieniu, o czym wspomniałeś, to czy to ma dla ciebie znaczenie właśnie, jakoś tak prywatnie? Znaczy tak, ja tak nie chcę komuś tam w życie jakieś tam prywatne zaglądać, wiem, że tam, coś tam w życiu popełnił jakiś błąd, poszedł do więzienia, odsiedział swój wyrok, swoją karę i jakoś to odpokutował. Także nie chcę tam jakoś mu zaglądać do łóżka i mówić, co on zrobił źle, co dobrze. Interesuje mnie to, co jak wchodzi do ringu i to, co prezentuje na ringu i co prezentuje sobą jako sportowiec, a nie tam jakieś tam jego życie prywatne, gdzieś tam idzie dalej. No to tak samo, jeżeli chodzi o moją osobę, tak? Ja tam jak po prostu rozmawiamy teraz, to też tam staram się jak najwięcej mówić o swojej tam karierze i przygodzie ze sportem niż tam o życiu prywatnym. Zastanawiam się, czy w Rosji będą gdzieś jakby próbowali złapać cię za słówko, czy gdzieś tam po prostu będą, albo może nie złapać za słówko, tylko być może będą takie jakieś ciężkie pytania, bo Aleksander właśnie nie cieszy się tam też najlepszą chyba sławą wśród mediów, więc chyba musisz się dobrze przygotować. No tak jak powiedziałeś, Aleksander jest taką dosyć kontrowersyjną osobą, tak? Może mieć zarówno tyle samo przyjaciół, jak i wrogów. I no też się spodziewałem, że gdzieś tam mogą mnie wypuścić i coś tam pytać o jakieś tam szczegóły. No ja tam trochę mnie znasz, Wojtek, i wiesz, że ja tam nie lubię się wdawać w jakąś tam dłuższą rozmowę i wypowiadać się na kogoś, kogo nie znam. No bo Aleksander jest taką osobą, którą znam tylko z internetu. I ani razu go nie widziałem, ani razu z nim nie rozmawiałem, także no, za wiele na jego temat nie mogę się wypowiadać. Zapytam w takim razie, czy w tym pojedynku będziecie mogli używać łokci, a pytam nie bez przyczyny. No tak, no nie wiem, czy na szczęście, czy niestety, no w każdym razie będziemy mogli używać łokci. A pytam dlatego, ponieważ jak wiesz, swego czasu była taka awantura, niech to będzie zamieszanie względem właśnie zdrowia Aleksandra, którego gdzieś tam podejrzewano właśnie o żółtaczkę. I czy ty gdzieś tam się tym przejmujesz, czy poczyniliście jakieś kroki, żeby mieć po prostu pewność, prawda? No to tak, no poczyniliśmy kroki tam ze stroną rosyjską. Chciałem sobie zapewnić po prostu w kontrakcie badania Aleksandra na żółtaczkę typu B, typu C, żeby po prostu mieć tą pewność, że no bo jednak pieniądze to nie jest wszystko. Mam żonę, dwójkę dzieci i po prostu chcę pojechać zdrowy i wrócić zdrowy. No tak jak powiedziałeś, łokcie są, mogę wrócić ze złamanym nosem, gdzieś tam rośniętym łukiem, ale po prostu na dłuższą metę chcę wrócić zdrowy. W kontrakcie zapewniłem sobie badanie Aleksandra. Jakoś tam mój menadżer Marcin też próbował tam dotrzeć swoimi ścieżkami, żeby po prostu upewnić się, czy jest zdrowy, czy nie jest zdrowy. Z tego co wiemy, no to i organizator nam zapewnia, że no on jest zdrowy, że gdyby był chory, po prostu nie trzymaliby go w tej grupie Achmat, no bo baliby się o zdrowie innych zawodników. Ja na wszelki wypadek też zrobiłem sobie testy krwi, jeżeli chodzi o moje przeciwciała na właśnie na żółtaczkę typu B. No i też mam ich dosyć sporo, mam tą górną granicę, także no dopiero gdzieś tam w tamtym roku pewnie musiałem być szczepiony na tą żółtaczkę, także no jestem dobrej myśli. Mimo tego, że mam pewność i organizatorów, że Aleksander jest zdrowy, to mimo tego i tak jakoś tam na własny swój sposób też zabezpieczyłem się. Okej, no to bardzo rozsądnie. Sprzedałeś motocykl, słyszałem, bo zasięgnąłem trochę informacji, a jestem motocyklistą. Dlaczego sprzedałeś motocykl? Ja jeżdżę cały czas. Jaki miałeś motocykl i dlaczego No to sprzedałeś? tak,
Wojtku, ja ci zazdroszę, bo też bym się chciał po prostu przewieźć od czasu do czasu tym motorem i poczuć trochę wolności. No musiałem, znaczy musiałem, nie musiałem sprzedać, Żona kazała. po prostu, nie, też nie kazała żona nawet od czasu do czasu lubiała się przejechać ze mną na tym motorze. Gdzieś tam zawsze tam wtedy mieliśmy jeszcze jednego syna, także gdzieś tam próbowaliśmy go dostawić na chwilkę, czy u teściów, czy u szwagierki jednej drugiej, czy u mojej siostry, żeby z tym motorem gdzieś tam z żoną się przejechać, spędzić jakąś tam miło popołudnie. No ale niestety, znaczy wtedy, przepraszam, urodził mi się drugi syn i stwierdziłem, że no, nie będzie kiedy tym motorem jeździć przez najbliższe 3-4 lata, a szkoda, żeby stał po prostu w garażu i rdzeliał i się marnował, także sprzedałem go mojemu kumplowi, który już tam tylko czekał na to, aż będę chciał sprzedać ten motocykl. I stwierdziłem, że po prostu przyjdzie jeszcze czas na kolejny motocykl. Także to nie jest tak, że sprzedałem motocykl i już nigdy na niego nie wsiądę. Nie, to jest po prostu taka przerwa od motocykli. Okej, okay, a przepraszam, powiedziałeś, jaki to był motocykl, bo nie usłyszałem, jaki motocykl. A nie mówiłem, także mówię, to była Yamaha TDM, taki turystyczny motorek. Okej. Bo lubisz również góry, z tego co mi wiadomo. Zresztą ja też bardzo lubię góry. Zresztą daleko nie masz. I nawet chyba coś niedawno spędzałeś tam trochę czasu. No tak, to w zeszłym roku, ta końcówka roku, jeżeli chodzi o góry, była taka obfita, bo miałem okazję być w listopadzie w Tatrach jakiś tam czas i też wszystkie dni praktycznie od przyjazdu po sam wyjazd chodziłem po tych górkach, żeby po prostu się nachodzić i być po prostu wyżytym z tych gór. W grudniu miałem przyjemność być w Bieszczadach, także też wykorzystałem to po prostu, żeby sobie troszkę pochodzić. No i teraz na początku roku moje przygotowania tak samo. Mieliśmy z moim trenerem od przygotowania fizycznego. Powiedzieliśmy, że no, pasowałoby na rozpoczęcie przygotowań do walki z Aleksandrem, zrobić sobie taki obozik w górach. Także też pojechałem w Tatry i spędziłem bardzo intensywnie ten pobyt. No także no, praktycznie raz w miesiącu jestem w tych górach, także sprawia mi to niesamowitą frajdę, a zarazem przynosi wiele korzyści. Miałeś epizod w Rizin. Dwie walki, dobrze pamiętam? Dwie czy trzy? Dwie. Tak, dwie. Czy jest jakaś opcja właśnie, żebyś tam jeszcze wrócił? Jest jakaś przyszłość z tą organizacją albo po prostu rynkiem azjatyckim? No mi się wydaje, że zawsze istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo i możliwość wrócenia. No zobaczymy. No tutaj zostawiam pole do popisu mojemu menadżerowi. Z tego, co tam rozmawiałem z organizatorami gali w Japonii, powiedzieli, że po prostu że zrobiłem dobre wrażenie na kibicach japońskich, że chcą mnie oglądać. Tylko, żebym się więcej nie tatuował, bo niestety tatuaże się kojarzą z tą mafią, z tą całą jacuzzi, Aha, jakuzą. tak. Także, żebym po prostu więcej się nie tatuował, bo nie będą mnie mogli promować i reklamować tej telewizji japońskiej. A zawsze jestem, powiedzieć, że jestem mile widziany, także po prostu czekam na jakiś tam krok ze strony Japonii, żeby tam wrócić. A ja zawsze z miłą chęcią tam wrócę, bo naprawdę Japonia zrobiła na mnie niesamowicie pozytywne wrażenia. Bo właśnie ty masz tatuaże, a tam ogólnie właśnie na to, tak jak mówisz, źle na to patrzą. Nawet są zawodnicy, na przykład Marcin Różalski, to nie mógłby walczyć w Japonii właśnie ze względu na to, że raczej wszędzie ma tatuaże, a ciężko wskazać miejsca, w którym nie ma. Czy gdzieś tam właśnie ten tatuaż jakiś, czy tatuaże twoje, one jakiś problem stanowiły? Te, które już masz? Nie, stanowiły tego problemu. Powiedzieli mi tylko, żebym właśnie do kolejnych gal po prostu nic nie dorabiał do tego, co już mam. Także nie, raczej nie stanowiły, bo zapraszając mnie do Japonii, widzieli moje zdjęcia, widzieli moje walki, także tam było widoczne były bardzo dobrze moje tatuaże i gdyby mieli już coś wtedy przeciwko, także myślę, że nie dostałbym zaproszenia. Na sierpniowym pojedynku wygranym właśnie przez ciebie z Aleksandrem Stoliarowem na S70 w Rosji, tam miałeś spotkanie z Putinem. Pierw Miedwiediew, a później był właśnie Putin, prawda? Władimir Putin. Jakieś wrażenia specjalne? Uścisnął ci dłoń i w ogóle pogratulował? Tak, Miedwiediew wręczał mi wtedy pas po wygranej walce. Później to zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, indywidualne, jak i grupowe. I tak samo było z Władimirem. Władimir
no, uścisnął mi dłoń dość pomocno i tam gratulował bardzo dobrej walki i powiedział, że dobra robota w języku angielskim. To poklepał mnie po plecach i to wszystko też zrobiliśmy sobie to wspólne zdjęcie i życzył powodzenia w przyszłości. Mocny uścisk ma, bo to judoka. Ma mocny uścisk judoka, ale myślałem, że jest troszkę wyższy. Mhm. Troszkę wyższy. Być może tak go kreują po prostu w mediach, na jeszcze wyższego. Możliwe, albo po prostu niskie osoby kręcą się w jego okolicach i dlatego mamy takie wrażenie, że jest wyższe. Nie wiem. Pewnie. Zapytam, co bardzo ważne w twoim przypadku. Czy ty jeszcze jesteś na kontrakcie z KSW? Bo ostatni raz walczyłeś w 2016, wygrałeś z Jędrzejem Maćkowiakiem i jakoś tak, nie wiem, no jakby nie było zainteresowania, czy jakieś inne powody, że nie walczysz dla KSW? No, ciężko powiedzieć. Od tamtego czasu dwa razy byłem w Warszawie, dwa razy umówiłem się z Martinem i rozmawialiśmy o przyszłości w KSW. Powiedział, zapewniał mnie, że mnie widzą w KSW, że chciałbym, że chcieliby, żebym walczył. No, ale tych propozycji nie było, nie było. Już miałem taką cichą nadzieję, że dostanę propozycję walki w Irlandii, bo tak rozmawialiśmy wtedy na początku roku, zaraz jak wrócimy z Japonii. No ale niestety tej propozycji nie dostałem. Spotkaliśmy się drugi raz. Miałem nadzieję, że może coś trafi się na grudzień w spotku, no ale też nie dostałem propozycji. No i przestałem czekać, a z tego co z moim menadżerem kontrakt rozczytaliśmy, no to jest ważny do marca tego roku. Mm-hmm. Okej. Także od marca, w marcu raczej nie dostanę propozycji, no bo już mam walkę w Rosji. 4, a KSW jest 3 marca, także można powiedzieć, że od marca jestem wolnym zawodnikiem. Pogadam z KSW, mam dobre chody, to może ci coś załatwię. Wiesz co, ja o twoich chodach słyszałem ostatnio chyba, że te chody się skończyły. Tak, chody się skończyły. Nie, no to bardzo, bardzo przykra sprawa. Słuchałem, oglądałem i no, stwierdzam, no tak nie powinno być. To jest to moja oczywiście, opinia. To był oczywiście mój taki drobny dowcip, nie rozwijając tematu. To może by pomogło to, gdybyś na przykład może powiedział dzisiaj jakiegoś zawodnika w KSW, bo to jest, wiesz, to jest KSW to jest dobre miejsce, żeby walczyć i jest może jakiś zawodnik, który by cię interesował, że jest na twoim celowniku, że nie wiem, jakimkolwiek tam sportowym albo jeszcze jakimś innym, że chciałbyś z nim walczyć. Może to jakoś tam pomoże. KSW bardzo lubi historię i być może gdzieś tam to podłapią. Wiesz, że ja nie lubię się tak kreować i wyzywać tam kogoś to na pojedynek, żeby po prostu, żeby dostać tą walkę, tylko w imię tego, żeby dostać tą walkę. Ja powiedziałem, że nie będę osobą taką, która się gdzieś tam sprzeda i w mediach i kogoś tam powyzywa, wyobraża, żeby tylko tą walkę dostać i zarobić parę groszy, nie? Jeżeli nie jestem po prostu taki, jakim jestem, no to trudno, ja tą sobie jakoś poradzę w życiu, ale na przykład mogę powiedzieć, tutaj Tropiciel fajne filmiki tam kręcił i ostatnio mnie zostawił chyba z Karolem Bedorfem. No, bardzo fajna walka by była. Myślę, że pokazalibyśmy dobre MMA. No, myślę, że ta walka by mnie interesowała jak każda inna. Czy to będzie Michał Andryszak, czy to będzie Karol Bedor, czy to będzie Fernando, czy Graham, czy tam jeszcze Marcin Różacki. Super, no to waga ciężka w KSW jest dosyć dobrze oblegana. Jest niezła, to rzeczywiście. Tak, z każdym mógłbym zobaczyć, bo jest z czego wybierać, no ale no niestety, no jak przez 2 lata nie znaleźli dla mnie miejsca na żadnej z gali, no to dziwne, żeby nagle teraz znaleźli. No ale no, ja bym chciał zobaczyć w Polsce, tak, bo dla mnie tutaj Polska zawsze wygra i jeżeli będę miał propozycję gdzieś tam za granicą i w Polsce, no to na pewno to będzie oferta z Polski przebije te zagraniczne. No ale no, niestety nie dostawałem tych propozycji. Z Karolem może być o tyle ciężko, że tam gdzieś rzeczywiście wydaje mi się, że KSW może mieć jakieś inne plany dla niego, bo tam teraz James McSweeney się domaga rewanżu, potencjalnie gdzieś wisi ten pojedynek z Pudzianem, ale nie teraz w marcu, tylko podejrzewam, że gdzieś tam w połowie roku, właśnie w czerwcu, także z Karolem może być ciężko, no ale kto wie. No ale to jest takie domaganie, że McSweeney się domaga, ktoś tam się domaga, Karol się tam kogoś domaga.
Ja jestem tego zdania, żebyśmy to zostawili po prostu Martinowi i Maćkowi. Niech oni decydują, kto z kim ma walczyć, a nie tam sami sobie decydujmy. To jest chyba ich federacja, ich biznes i to oni powinni decydować. Ja uważam, że z Karolem dalibyśmy dobrą walkę. Karol bardzo fajnie tą walkę prowadzi i dobrze kopie i widowiskowo walczy, także to fajna by była walka, ale też z każdym innym też dalibyśmy dobrą walkę. Zresztą w KSW walczyłem 3 razy. Jedną walkę tylko wygrałem z Kamilem Walusiem w pierwszej rundzie, a czy z Michałem Wodarkiem, czy z Jędrzejem Maćkowiakiem, te walki kończyły się na punkty, także całe 3 rundy czaskaliśmy się i myślę, że te walki, no, że było na co popatrzeć, tak? Myślę, że z Karolem byłoby podobnie. Z tym domaganiem się to, wiesz, ja tak podejrzewam, szczerze mówiąc, tak jak patrzę na wiele różnych, James McSweeney, Karol Bedor, to są takie postaci, które tam się zapisały jakoś też medialnie w historii KSW i wydaje mi się, że to nawet nie tyle jest domaganie, co trochę takie właśnie scenariusze trochę, że w wielu wypadkach to jest tak naprawdę już wiadomo, kto z kim będzie walczył i gdzieś tam to jest podkręcanie sytuacji. Także to też jest jedna z możliwości i dlatego tak jakoś pomyślałem, że wiesz, dopomogę ci, być może właśnie powiesz jakimś, sypniesz jakimś nazwiskiem z rękawa i kto wie. To dobra, się... dobra, Wojtek, wyzywam Karol Bedorf, nie wiem, czy mnie słuchasz, jeżeli mnie nie słuchasz, no to może ci ktoś przekaże, wyzywam cię do walki, niech to nie będzie marzec, tylko kolejna walka, chciałbym z tobą zobaczyć. Takiego Szymona lubimy w takim razie. To bardzo mi się podobało w takim razie. A, jeszcze jedno właśnie, bardzo ciekawe, bo ty jesteś właśnie rodzinnym człowiekiem. Sam powiedziałeś, że teraz 2 synów masz chyba, tak? Tak. Czy ty chciałbyś, żeby oni poszli w twoje ślady jako zawodnika MMA, czy jakieś inne? Ja ogólnie chciałbym, żeby interesowali się sportem, ale czy to będzie piłka nożna, koszykówka, siatkówka, które z innych sportów zespołowych, czy nawet sporty indywidualne, czy to będzie MMA, kickboxing, judo, bo no, nieważne, chciałbym, żeby mieli do czynienia z tym sportem, bo sport uczy, no wychowuje trochę, uczy tej dyscypliny. Ale nie, jak się może by też tak za bardzo poszli w to MMA, bo to na pewno ciężki chleb. No i nie życzę moim synom tak ciężkiej pracy, jaką mają wszyscy zawodnicy MMA. W tobie nadzieja w takim razie, żebyś dał dobry przykład. Ja bardzo dziękuję za udział jeszcze raz w takim razie. To będzie świetny pojedynek. Czy on będzie gdzieś dostępny na żywo? Będzie gdzieś można go oglądać? Nie mam pojęcia. No, zawsze te, no może ty będziesz miał większą wiedzę na ten temat niż ja, ale mówię się tak, że z tego co wiem, to mam tam polecieć około 8 lutego na konferencję z Aleksandrem, spotkać się face to face, także jeżeli będę miał jakieś informacje na temat transmisji, to od razu się tam podsunę, dobra? Super, bardzo dziękuję i trzymam za słowo w takim razie. Czyli 8 lutego konferencja, 4 marca w rosyjskiej Samarze, bitwa o Wołgę, bo to też nie wiadomo, czy to będzie jakaś bitwa o Wołgę, czy to może być jakaś gala. To tak nie do końca sprecyzowane, jak to chyba będzie tam pod czyim brandem to chyba będzie do końca, tak? No, dla mnie to może się nawet nie nazywać. Jest ważne, że walczę z Aleksandrem i tutaj skupiam się na przeciwniku, a czy gala się będzie nazywać tak, czy inaczej, to dla mnie to akurat nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj jeszcze się dopytywałem tych menadżera ze strony właśnie rosyjskiej, jak ta gala się będzie nazywać, bo coś tam na Facebooku chciałem o niej napisać. Napisał mi, że to właśnie będzie bitwa o Wołgę. Zwycięzca bierze Wołgę, ten samochód. Słucham? Zwycięzca bierze Wołgę, ten samochód. Jeżeli tak będzie, to na pewno ta Wołga będzie w Polsce. Czarna Wołga, kiedyś pamiętasz, było coś takiego, która jeździła po Polsce. Bez klamek i porywała mały. I porywała, tak, ludzie znikali. Także ja życzę, żeby wszystko było w porządku 4 marca w takim razie, no bo to jest duży pojedynek, bardzo mocno trzymam kciuki i myślę, że wiele osób będzie trzymało. Także jeszcze raz dziękuję za udział. Bardzo. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich ciebie i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Cześć. Wow, dobry rozmówca Szymon Bajor. Być może nie wszyscy znają z takiej strony właśnie Szymona Bajora, bo Szymon właśnie dzisiaj prawie, że go przymusiłem, żeby wyzwał Karola Bedorfa na pojedynek, oczywiście żartobliwie wyzwał, bo to nie jest styl Szymona Bajora. Ale fajnie, że wskazał, że ma jakiś cel, kto wie. W sumie walczył z ówczesnym kolegą Jędrzejem Maćkowiakiem, którego pokonał jednogłośnie.
Szkoda, szkoda, że gdzieś tam nawet na przestrzeni tego marca właśnie nie zestawiono w KSW 42 z Karolem Bedorfem, który by wracał, to by był taki dobry pojedynek na, nazwijmy to tak, na przetarcie, że tak użyję Szymona jako zawodnika na przetarcie, no w sensie, że nie jest z tego topu KSW. Karol byłby byłym mistrzem KSW, więc tylko dlatego. To by był dobry pojedynek, szczerze mówiąc, no ale mamy inny, lepszy pojedynek i szczerze mówiąc, jak porównuję te dwa, że z Karolem Bedorfem na KSW 42, a z Aleksandrem Emilianenko, to w ciemno idę w walkę z Aleksandrem. Dużo lepszy pojedynek, dużo bardziej mnie interesuje, z całym szacunkiem do Karola, ale chyba każdy pojedynek jakiegokolwiek Polaka z Aleksandrem Emilianenko by po prostu bardziej interesował. Muszę się napić, bo ślina mi. Ślinie się już, albo zanika mi ślina. Tak jak mówisz właśnie Gajowy Gugala, że wydaje mi się, że również, że Szymon jest taki niedoceniany przez polski rynek MMA. Znaczy, no, jest jedna organizacja w Polsce, więc bardziej przez KSW, który nie docenia tego potencjału. On tam jest, tylko on jest sportowy właśnie, Szymon jest bardzo cichy, spokojny właśnie i no nie robi tego show. Ja go w ogóle nie potrzebuję, szczerze mówiąc. Jakby tych gal miało być, kurczę, 10 w ciągu roku i pojedynki super sportowe, ja tam w ogóle żadnego show nie potrzebuję. Nie potrzebuję nawet świateł, nie potrzebuję otwarcia, tylko jatka i sport się broni. Naprawdę, to jest dużo lepsze rozwiązanie. Mam pokazać Samuelu kubek? No taki ładny kubek dostałem. Fajny. Z moim własnym imieniem, żebym nie zapomniał, jak się nazywam i żebym go nie zgubił. Chyba powinienem sprzedawać takie kubki dla widzów, którzy chcą wesprzeć program. Wszystkich oczywiście za chwilę zadzwonimy do Sama Alveja, który gdzieś tam za 13 minut będzie już dostępny. Na Skype'ie zadzwonimy. Także porozmawiamy o walce z Marcinem Prachnio. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby jakiś taki kącik krótki zrobić, takich ciekawostek. A właśnie gdzieś pokażę, bo miałem to intro, które zrobił jeden z widzów MMA News. Musimy jeszcze dopracować, ale zaraz zobaczymy. Gdzieś tam jakieś 3D i już się puszczę, jeżeli to jest to, bo tam miałem różne wersje, już teraz nie wiem, które, więc dajcie mi parę sekund, już wam je zaprezentuję. Fajnie takie inicjatywy w ogóle. A, coś nie tak. Dobra, coś mi... Ono jest... A, okej, okay, dobra. Nie pokażę go wam, bo muszę ułożyć właściwe proporcje. Ono jest... Zaraz. A może je jakoś tam pokażę? Nie, dobra. Teraz nie. W każdym razie ciekawa inicjatywa. Fajnie, że w ogóle... że w ogóle wam się chce, że jesteście fanami, że... Ono powinno inaczej wyglądać, bo tak jak mówię, one nie było go całego widać, także next time. Tracę głos, tak? Muszę przybliżyć. Dobrze, dzięki Danielu za info. Już jest pewnie lepiej. Sam Alvi. Ja napiszę do Sama, czy on już jest na wszelki wypadek, żebyśmy mieli tę pewność, że Sam Alvi. Smiley Sam. Gdzie jest Sam? Jest Sam Alvi. Hi, are you there? Sam się odezwie, na pewno. Sam się odezwie. Także to jest dobry momencik, żebyśmy porozmawiali o jakichś takich ciekawostkach zakulisowych, ale momencik, bo jeszcze sobie Alveja uruchomię, żebym już wiedział, o czym będziemy rozmawiali, jak zadzwoni. Okej, okay, bo to takie intro, być może go użyję do takiego naszego nowego działu, takiego zakulisowych informacji, bo trochę ich zebrałem na dzisiaj. Dopóki nie ma sama Alveja, to możemy o tym opowiedzieć. No ten news już nieaktualny, że Karolina właśnie w tym tygodniu miała poznać Karolina Kowalkiewicz, oczywiście.
miała poznać rywalkę, bo ogłoszono ją dzisiaj, tak? Dzisiaj jest, z tego co pamiętam. I to jest Felice Herrick, z którą zmierzysz. Znaczy, to jest takie potencjalne na razie zestawienie i o tym miałem mówić na UFC 223, bo ono nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone. Bardzo fajne zestawienie. Powiedziałbym, że bardzo podobne do siebie zawodniczki, bo Felice Herrick ma jakieś poddania w parterze, Karolina również. Felice ma trochę więcej skończeń, ale generalnie bardzo podobne do siebie zawodniczki, które mają dużo decyzji na koncie. Gdzieś tam fizycznie są obie mocno rozwinięte, z czego Feliz wydaje mi się bardziej dużo. O, jest Sam Alvi. To chyba później sobie przełożymy nasze ciekawostki. Okej, okay, zapytam się Sama, czy możemy już... Pytam się Sama, czy już możemy rozmawiać. Dajcie mi dosłownie parę sekund. Czekamy. O, może Sam mówi, że jest już gotowy. To może przejdźmy już do Sama, a później wrócimy do tego tematu. Wybaczcie małą zwiechę. Okej, okay, dzwonimy do Sama. Hello, Sam. Hello, can you hear me, sir? I can hear you, sir, but I can't see you. All right, let's see what we got. You have to accept. You have to accept camera the camera. You're getting close. I ain't getting close. Let's see this one? Are you? Oh, yeah, yeah. I can see Smiley Sam. Hey, how you doing? Your brand smile. Smiley Sam. It's a pleasure to meet you, Sam. Oh, it's very nice to meet you. Sorry it's so late over there. It's okay. I used to this. Sometimes I do it till midnight if I have a good day and we have a lot of questions, which we usually have. Like, we have a Q&A with people who see us. So it's okay. 10 p.m. is something normal for me. It's good to have you. It's good to have you. So it's... right now in your city, it is 1 p.m. It's a, yeah, just after 1. Mm-hmm. Hey, kids, enough. Stop. I'm doing some work, okay? Relax. How many kids do you have? I've got 3 right now, and we're working on adopting number 4. Oh, wow. So yeah, so we're a very busy household. So you need a lot of space, and you need the fat check from UFC. Yeah, I need to keep winning. That's every time I win a fight, I go on like a 3 or 4 fight win streak. Mm-hmm. Yeah, that's true. I mean, the last fight wasn't really good for you. Ramazan Emeyev in Poland was hard. Was it hard? Ramazan was an ex-champion, I think, from M1. So I knew he will be tough. But how tough was he? You know, I knew he was gonna be tough, and he was. He came out and he performed very well. I came out and I didn't perform at all. It was a short notice fight. I took it on 10 days, and I just cut a ton of weight. I cut way too much weight. Mm. I had 42 pounds in 10 days. 42 pounds in 10 days. And I came out and I just felt like it was bad. I shouldn't have accepted the fight. But power to him. He went out there and he rang my bell. Grappled me. It was good on him. I just wish I could have done a little more. Hey, little buddy, what's your name? What's his name? This is Crosby. Oh, Crosby. Okay, that's a cool name. Oh, chyba Sam Alvi przez przypadek zawiesił rozmowę. Nie wiem, czy to się da odwiesić. Ja nie mogę, więc chyba zadzwonimy jeszcze raz. Będzie łatwiej. Momencik, czekamy, może jakoś to odwiesi Sam. Okej, zadzwonię jeszcze raz. Będzie łatwiej. Okej, things happened. Happens. Yeah. Sorry, I don't know what happened.
Somebody, maybe by mistake you pressed the button. You have a lot of things to hold. Yeah, I did. I'm sorry. No problem, no problem. So you're talking about your ex-rival. So you were in Poland, and I saw your videos on Instagram when you were talking about the fight with Marcin Prachnio. You were eating Polish sausage. So are you a fan of Polish sausage and Polish food? I am, but usually I'm fighting at 185 pounds, so I can't eat all that much Polish sausage. Now I'm fighting at 205. I'm a little more comfortable with my diet, and it should be fun because of it. But you are fighting in light heavyweight with Marcin Prachnio, right? Because you usually fight in middleweight? Yep, I'm going up 20 pounds. I'm fighting at light heavyweight this time. And I'll probably go back down to middleweight after this fight, but... I used to fight at light heavyweight early in my career, and I always enjoyed it, and I'm enjoying it so far this time too. Mm-hmm. So why do you fight in light heavyweight? Why not? I'm a fighter's fighter. If you ask me if I want to fight, I'm always going to say yes. I'm glad they didn't ask me if I wanted to fight at heavyweight, because I think I'd be way too small for that, but I would have said yes. I'm a big middleweight. I'll be a middle of the line light heavyweight, and it'll just get to be a little bit easier cut for me. Mm-hmm. Was there anything interesting about Poland when you've been here in Gdańsk? Did you like anything in specific? The one thing my wife and I keep bringing up to everyone, it might have been the hardest working city I've ever been to, in Gdańsk. Uh-huh. I mean, the whole city was under construction. Yes. And people were working 24 hours a day. We'd go outside at 2 in the morning, and there were people hammering and drilling and driving their trucks. It was really kind of cool. True. That there's something about Gdańsk. They worked during the night also. I noticed this also. But whole Poland actually is evolving. We still got a lot to evolve, but it's getting better. So yeah, we're working 24 hours per day. Yeah, it was great, and the crowd out there was great too. They were very receptive to everyone that was fighting. True. So I hope I get the opportunity to go back and fight in front of them. I know my first performance wasn't that great, but if ever I get back. Oh, mamy jakiś niespodziewane problemy. Co się dzieje? Znowu się rozłączyliśmy z Samem. Poczekam, aż zadzwoni. Nie wiem, co tym razem się stało. Okej. Coś się stało, że z Samem nie możemy się teraz zadzwonić. Napisz, żeby zadzwonił. Nie wiem, co się stało. O, dzwoni sam. Obviously, this is not our day for Skype connection. Oh my goodness. My wife called and I hung up on, and then it was gone. I'm so sorry about this. No problem. Hey, we're pro. We can handle this. By the way, this is our Polish MMA hour. I mean, I'm MMA News Live. I do it on my own way, but we are good in MMA. We are big fans in Poland. Like fans, like MMA overall in Poland is very big. I don't know if you might maybe you don't know this, but I think Poland might have the largest amount of European fighters in UFC. Maybe Britain. Yeah. Sounds right. It sounds right. Poland's one of those countries that if ever you're fighting a Polish fighter, you have to train hard. You have to be ready for them because they're ready, and they've got a little bit of everything. They've got the stand up and the ground. So it was it's an intimidating country when you're accepting a fight. So what do you know about Marcin Prachnio? I wanted to ask you first, can you pronounce his name? I just told you the name, but can you try to pronounce it? Because it's usually a pain in the ass, Polish language. Marcin Prachniał.
Yeah, pretty good, pretty good. I would say like Marcin Prachnio, but it's very close. It's very accurate. Yeah. So what do you know about this guy? He's a karate guy, so he likes to stand. Yeah, I know he's a karate guy. That's kind of the shorthand of what I tell everyone. He's a karate guy. But it sounds like he's a really good karate guy. Looking at some of his record, he's 151 wins to 20 losses in karate. His MMA career, he's doing phenomenal as well. 13 wins, only 2 losses, a bunch of knockouts. He's a dangerous guy, and he's hard to take down too. So I'm very impressed with him. He may be his debut, but I'm not looking at it that way. Yes, debut. If he's one of the best that I've, you know, been able to share the octagon with, and I'm training like it too. So do you mind being, because this is your second fight when you fight with the guy that debuted in UFC, like they call them, guys like you, they might call gatekeepers, right? Because you are welcoming other fighters. Do you mind being called like this? A gatekeeper? You know what? They can call me whatever I want, whatever they want. At the end of the day, I want to fight. I'm going to fight whoever they put in front of me. I won't say no. I've never said no to a fight, and I'll never say no to a fight. Mm-hmm. They want me to fight the best in the world, I'll do that. If they want me to fight a debuter on 10 days' notice, I'll do that. It's just something about me. I love this sport so much. It doesn't matter who they put in front of me. I'm going to go out there, and I'm going to do everything I can to win. If you had a choice, like if you would get like a really big money, would you still be fighting? Yeah, but yeah, I think so. I think I get paid big money right now. I love what I do. I love what the UFC is doing for me. And I get out there and I get to perform against, maybe I'll make a new fan. I have to imagine that all of Poland's going to be watching him. He's another Polish guy with a lot of wins under his belt. Hopefully I go out there, get a win and make a few more fans. And that's kind of my goal. Go out there and make an impact in this sport. Was Smiley Sam always smiling? Like, is it just you, or you've become Smiley Sam because of MMA, like for MMA, for the fans? No, I'm always smiling. I'm just, you're natural. I've got a beautiful wife, wonderful children. I'm blessed to be able to do what I do for a living. And I hope to just be able to keep doing it. It's such a high level. I get to meet people. I get to talk to people from Poland on a Tuesday afternoon. And it's just wonderful. I've got all the reason in the world to smile. And so I'm going to keep smiling. Are you some kind of a fan maybe of some comics or movies? Because, you know, Smiley Sam is a character. I mean, it's good to have a personality. And obviously you do have. I love comic books. I love superheroes. I love all that. If someday someone wants to make a superhero movie about me, I'll sign on that dotted line. So what would be your like a skill as a super Smiley Sam? Like you would defeat the bad guys with only smiling? Yeah, Dr. Cavity. He'd be my arch enemy. And you are the Team Quest guy, right? Yep. That's a good place to train. It's a great place. Good wrestling. I just got done with the practice. I was working with Mark Munoz today. And I've got a great team around me. And so I really enjoy who I'm fighting with and my teammates. Like, is it a good place? Because this is a place with a history. It had better days. It had worse days. What's right now? Is it a good place to train at? It's a great place to train. I've got a solid 6, 7, 8 people my size that I get to work with every day. And the other nice thing about Team Quest is Southern California has so many MMA gyms. I'm an hour away from training with anyone. and that's really nice. So if ever I want a little bit different look or want to work with someone else, I just get in my car and I'm not far. I had Jesse Taylor in last episode. He's your teammate, right? Teammate. Yep. Teammate. He's been a teammate for years. He disappeared to make some money a little bit further south than me, but we still work together. And now he's back up. He's in most days, and we're gonna become world champions together. He obviously already talked about the situation
pretty a lot. He said a lot of information about why he became, why he's banned for 1 year. But personally, are you like, what do you think about this situation as a fan of Jesse Taylor? Because Jesse Taylor is a guy that deserves to have fans, right? He has a great history. He's a hardworking guy. Were you disappointed personally that it happened? How it happened? Disappointed is the wrong word. Mm-hmm. He's someone I've been training with him for years, mm-hmm. and he's never changed. He's never gotten weaker, never gotten stronger, never, and he's been drug tested the whole time I've known him. One test came back positive. I can't explain it. He can't really explain it. So I don't know what happened. Mm-hmm. But he's still a buddy of mine. I wouldn't be the fighter I am today without him. And when he gets back in that octagon, which I think is August, I'll be there every day trying to make him better and make sure he never loses again. What's up with Dan Henderson? He's retired. What is there anything about MMA he's still involved into MMA? He's still a big part of the team. He's had a long career of wrestling and fighting. And so he's getting some operations right now. He's fixing himself a little bit. But he's still in the gym often enough. He's training through most of it. And more than anything, he just knows everything. I mean, he knows any position. Jiu-jitsu is black belt level. His wrestling is black belt level. His striking is black belt level. He's the complete package. He has a lot of to fix, but he had a lot of great words behind him. Is there a chance that maybe Dan will decide to unretire? I don't know. He's probably a lot like most fighters. If somebody offers him enough money, he'll fight anyone. Mm-hmm. But he's not shown any interest in getting back in that cage. Uh-huh. I heard if there's a chance, you have some favorite history of yours with Dan Henderson, if you could share the story, because I heard it's a very good story. Which history is that? I've known him for a few years. Somebody just told me you have a history, like your favorite history. I don't know. The guy wasn't specific, but obviously it was very, very funny. Obviously. But there's probably many stories, like you said, so never mind about the question. he and I, we've dropped each other, we've kicked each other, we've laughed together, we've done just a little bit about everything together, as far as MMA goes. Which story in particular he was referring to, I'm not sure. I don't know either, but I will try to find out maybe for the next time. Is there anything specific you will be preparing for? Like, is there anything new that you want to put to your trainings, like a fighting style for this fight? You know, I love lifting weights, but when I lift weights, I can't make 185 pounds. My weight cut this time is going to be far smaller. I've only got about 30 pounds I have to lose yet. Mm-hmm. So I can lift throughout this whole camp. I can lift weights, and that I'm really looking forward to getting out there and being as big and as strong as I can be. Mm-hmm. Yeah, that's a pretty interesting topic, because weight cutting and obviously doping are two big factors that ruin the sport, we could say, right now. So UFC hired USADA to fight against doping. What would you say, is cutting weight even more dangerous than doping, or which one is more dangerous? The cutting weight, I don't think cutting weight is that dangerous. You have a team to work beside, you know, to help you get to where you're going. Mm-hmm. If you're missing weight, if you're doing something, like I've got over 50 fights and I missed weight one time, and that was my last fight, and it was just, I overestimated how much I could do. Like I said, the travel got me. It was just, I was 2 pounds over, and it was terrible. But my team was there. I discussed it with my team before, during, and after every weight cut, what I have to do, how I have to change it. And if I needed to make 170, there's a way to do it. You just have to do it right. Yeah, but if you had a choice, like somebody would set a rule, and the rule would be you can't cut weight anymore. You just have to fight in your natural weight. Would you prefer this? No, I would not. I'd be fighting Cain Velasquez. I don't want any. Or Francis Ngannou. That's who I'd be fighting. I don't want any part of that. Oh, by the way, Francis Ngannou,
fighting with Stipe Miocic. That's really interesting fight. Yeah, oh man, that's such a cool fight. Ngannou, the time I met him, I was fighting in Colorado. I was fighting Nate Marquardt, and I got to Colorado a little early. He was there already. Mm-hmm. I went and worked out. I was going to sit in the hot tub. He was already in the hot tub. So we sat, and I kind of talked to him, and, you know, I had the broken English. And he, at one point, all right, Sam, nice to meet you. I got to go. And then he stood up out of the hot tub. Like, oh, my God. I only saw his head. I didn't see the rest of him. He stood up. He was like, oh, he just kept going. It was massive. And he said, oh, and I don't lift weights. I don't lift weights. I said, yeah, bullshit, you don't lift weights. No, he said, no, I never. He says, I work out, and this, but don't live. I heard he was digging sand when he was a teenager, when he was working, like in a sand. It looks like he was digging sand. Sand mine, yeah, and obviously. And rocks and coal and diamonds. It looks like he was digging for everything. Is there a chance you can try to predict the result of the fight against Stipe Miocic? Oh, it's, you know, Ngannou is the favorite, and I understand why he's the favorite. Mm. All he has to do is land that one punch. But mm-hmm. being as big and as strong as he is, he if it goes past the second round, he might be in trouble. Mm-hmm. My prediction is Ngannou lands it. But if Stipe has that good game plan, that solid game plan, I could see Stipe pulling it out also. Okay, that's an honest answer. So thank you very much. I wish you all the best. I'm very happy that you came here for the show and you had time. Obviously, how many training sessions do you have per day? Depending on the day. I've already gotten two done today. Wow. I've got one, maybe two more this afternoon. I'm just kind of chilling, making some lunch, feeding my kids, and then What kind of training? So you just said you just finished two and you will have another two today. So what kind of trainings? Because obviously you can train 100% four times per day, right? What kind of training do you have? My first one, I had conditioning this morning at 8. Mm-hmm. Then I had about an hour off, and then I went to wrestling practice with Mark mm-hmm. Munoz. So two strong trainings. Yeah, two strong. Tonight I have jiu-jitsu, and that'll be another strong one. And like I said, I might do another one. I'll see how I feel. I might go on a run later. I might run for an hour. Just seeing how I feel. Do you have ADHD or what for trainings? No, but when I go into a fight, I like knowing that I did everything possible. I like knowing that he did not do more than me. That's an old school way. I know that I do enough. Yeah, that's an old school way to just train. I've got a strong team behind me, and we monitor what I do, how I'm feeling. We monitor my recovery as well. Mm-hmm. So once again, thank you very much. All the best in your upcoming fight. I just cheer for the best fight. That's always my way. I don't predict. I don't cheer for anyone. I just want to see the best fight possible, and that's it. Thank you. Oh, good. Well, hopefully I make another Polish fan after this one. For sure. So thank you very much, and have a nice day. Have a nice two more training sessions. Thank you very much. Have a good day. Take care. Ciao. Smiley Sam. Jak widzieliście, przydomek Smiley to nie jest przypadek. Także nieustannie uśmiecha się i rzeczywiście jest ten uśmiech jest taki, nawet nie wiem, czy podręcznikowy, chyba komiksowy bardziej. Także naprawdę przyjemny gość i dobry zawodnik, który już zaraz właśnie zobaczę teraz datę, bo teraz nie pamiętam dokładnie, bo to w lutym będzie, tak? Pod koniec, tak, 24 lutego na UFC on Fox 28 debiut Marcina Prachnia w Orlando. Dobre miejsce na debiut, także sami słyszeliście, próbowałem nawet dowiedzieć się co nieco dla Was, czy nawet dla całego świata, czy Dan Henderson, 47-letni Dan Henderson, pewnie w tym roku już 48, czy jest jakaś opcja, żeby Dan wrócił, także... nie, błagam, co to za prowokacje, co z Rafałem Moksem. Nie wiem, ostry, musicie zadzwonić do Rafała Moksa i zapytać. Znacie, Rafała Moksa nie ma już w MMA i chyba już nie będzie, tak przynajmniej się nie zanosi. Co myślę o galach Runda w Białogardzie, mówi Baziu. Zaraz będą Q&A.
Może zrobimy sobie ten mały kącik, o którym mówiłem i zaraz będziemy odpowiadali, ale szybko już ci odpowiem, Baziu, że gale runda są świetne i żałuję, że tylko raz w roku, bo są świetne. Ostatnia była świetna. Są bardzo dobre sportowo pojedynki, duży się kończy przed czasem, dużo akcji, świetna publiczność. Zachodnie Pomorskie ma jedną z najlepszych publiczności w Polsce, także wiedzą, co się dzieje, wiedzą, z czym się je MMA, wiedzą, że trzeba kibicować wszystkim. Muszę sobie walnąć coś do picia. Z reguły nie piję takich rzeczy, ale dostałem dzisiaj Spartana, także napiję się na wizji, bo poszedł taki gruby przelew, że się przemogę i się napiję. Nalej sobie do mojego kubeczka fanowskiego, który dostałem. Także Spartan drink, na zdrowie. Łyczka i jedziemy dalej. A więc kącik. Nie wiem, jeszcze macie jakieś propozycje, jakby go nazwać, to będą takie rzeczy nieoficjalne, także jeżeli ktoś ma jakieś takie fajne, ciekawe propozycje, nieobraźliwe, postarajcie się być konstruktywni i pomocni, to z chęcią usłyszę kilka jakichś propozycji, podebatujemy i przejdziemy zaraz do kącika. Jestem praworęczny, więc fajnie by było, jakby Free Wojtek akurat było z tej strony, ale z tej jest na szczęście wolne media, także nie jest źle. Propozycja od Kirasa, polskie bagienka MMA. To jest dobre, ale szukamy czegoś bardziej pozytywnego. Nieoficjalny kącik, no tak, no to takie oczywiste. THC90 pisze. Fake news to jest dobre. Chyba mamy zwycięzcę. Fake news. Krzysztof 1972. Fake news? Powiem ci dobre. Dobre. To będzie takie przewrotne. Zwycięzca. Mamy zwycięzcę. Nie wiem. Pamiętaj, Krzysztofie, ten dział będzie dzięki tobie. Ja sobie to nawet zapiszę, żeby... Fake news. Dobre. Z hashtagiem. Już więcej propozycji nie potrzebuję. Także z dzisiejszych fake news. Zajebista nazwa, naprawdę, Krzysztofie. To było dobre. Tak, taka duża informacja, która do mnie dotarła. Ja nie będę zdradzał na razie jakby szczegółów, bo to wyniknie na dniach. Jakby niech ta osoba sama ogłosi. Otóż, jak pewnie widzieliście, to się często zdarza w przypadku gal KSW, że ogłaszane są castingi na ringer w zależności od miejsca, do którego zmierzają, i z tego, co usłyszałem, jest to bardzo mocno prawdopodobna wersja, bardzo pewna. To jest pewnie, jak w zasadzie. Jedna z ringer została zwolniona z KSW. To będzie ogłoszenie. Gdzieś tam te ich drogi się rozeszły, także możecie być zaskoczeni generalnie i to na dniach będzie ogłoszone. Ja nie chciałem wychodzić przed szereg, jakby rozumiem, że dla kogoś to nie jest przyjemna sytuacja, więc oczywiście pozostawiam to w jej gestii, żeby to ta osoba, ta ringer to ogłosiła. No, bo będzie jakaś tam niespodzianka. Z takich drugich fake news. Kolejne. W zasadzie jedne dzisiaj już zdradziłem. Też nie chcę, żeby to był kącik KSW, żeby to nie było jakieś tam opacznie zrozumiane. Więc, ale dużo będzie rzeczywiście dzisiaj KSW, bo dużo osób się gdzieś tam do mnie zgłosiło i takie ciekawostki właśnie się pojawiają. Otóż Spartan Fight. Będzie dużo, bo Spartan Fight w ogóle wraca. To, w sensie wraca w nowej odsłonie, nowi właściciele, dużo się zmieni. I będzie w pierwszej połowie tego roku będzie gala na Śląsku. No to jest taki core, takie właśnie, to jest, Śląsk to jest chyba najlepsze tak naprawdę miejsce dla Spartan Fight, gdzie mogą organizować galę, także, nawet mam firmowego drinka, także, szykuje się coś ciekawego, zobaczymy, jak ta gala się potoczy, to będzie pewnie jakiś tam test, bo
Co prawda już były już gale takie testowe, choćby ostatnia Spartan Fight w Chorzowie, na której niestety nie byłem, bo byłem na Babylon MMA i na PL MMA. Także no to jest taki temat, zaraz, gdzie tu napisałeś? Nandy Lucas, co to za... Aha, Nandy Lucas, pytasz, co to za temat plotek. No to jest właśnie taki dział, bo ten program właśnie sprawia takie... daje takie możliwości, że możemy sobie na luzie bardzo porozmawiać. Program trwa kilka godzin, więc generalnie możemy porozmawiać o czym tylko chcemy i zastanawiać się, podebatować. Mi tak nawet trochę brakuje, żeby ktoś był tak na stałe ze mną w studio, czy nawet gdzieś internetowo, żebym mógł sobie tak naprawdę na luzie pogadać, bo to nie jest łatwe zadanie gadać samemu ze sobą tak naprawdę. Oczywiście wy też jesteście, komentujecie, ale byłoby mi zdecydowanie łatwiej, gdybym miał kogoś, kto... kogoś, z kim mogę tak naprawdę rozmawiać na bieżąco, bo to jakąś taką nową dynamikę w ogóle tworzy. Okej. Kolejna ciekawostka, tak? Czyli Spartan Fight było. Z tego, co widziałem, z takich dużych informacji odnośnie KSW, ponieważ zbliża się gala KSW 42 w marcu, a było kręcenie trailerów teraz, sesje zdjęciowe, trailery, i z tego, co widziałem, to Karolina Owczarz miała tam swoją sesję, także tak, to była chyba dziennikarka Polsatu, która tam miała jakieś pojedynki bokserskie, więc nie mogę tego powiedzieć z całą pewnością, że będzie, bo ja na przykład pamiętam, że kiedyś byłem na kręceniu trailera KSW i byli zawodnicy, którzy nie byli w KSW, ale gdzieś tam jakby na wszelki wypadek na zaś do przodu robiło się sesję zdjęciową. Nawet tych zawodników, którzy właśnie nie byli w KSW, bo gdzieś tam mogli być. Ale no w przypadku właśnie Karoliny Owczarz, ja nie znam tej pani osobiście i w zasadzie nie słyszałem w ogóle o niej wcześniej, dopóki gdzieś tam nie było to ogłoszone, tak? Dziennikarka Polsatu, jeżeli ktoś może mi potwierdzić, ale chyba tak. Z kilkoma pojedynkami bokserskimi, także Karolina Owczarz była na sesji zdjęciowej. Nie wiem, czy w trailerze brała jakikolwiek udział, ale no, na moje oko to oznacza, że jako że Łódź, bo mieszka i trenuje w Łodzi, to w takim razie możemy liczyć, że będzie tam walczyła pani Karolina. Babylon MMA 3 w marcu, 17 marca, z tego co dobrze pamiętam. Wiem, że już są dogrywane walki, takie czołowe walki. Właśnie szykują się jakieś takie konkretne, rozmawiałem z Tomaszem Babilońskim, że no, dopinają tam już jakieś główne walki, że w tym momencie czekają na podpisanie kontraktów. Nie mogę zdradzać szczegółów nazwisk. Ciekawe będą nazwiska, także taka mała ciekawostka, że już na dniach będzie ogłaszane. W zasadzie tak brzmi ten fake news. To jest dobre. Fake news to jest idealne, żeby oddać naturę tego działu. Co tutaj moja księga fake newsów jeszcze ma? Jest też zarezerwowana hala Tauron Arena na galę R8 na trzecią edycję. Także zobaczymy. Wiem tylko, że jest rezerwacja. Ojej, ale macie dużo pytań. No ja tutaj tyle. Zaraz przeczytam sobie, spróbuję. Nie wiem, czy mam odpowiadać na wasze pytania, czy mam, bo i tak będę odpowiadał na wasze pytania, czy mam ogłaszać rzeczy, które tam nieoficjalnie są za kulisami. Krzysztofie, liczysz na kubek tę nazwę? Zapiszę sobie, żeby nie zapomnieć. Nie wiem, czy wam kiedyś opowiadałem historię, ale chyba tak. Jak zresztą mam tu taki kubek, jak dobry przyjaciel redakcji kiedyś przesłał. Momencik. Niech to sobie znajdę. Coś. Zaraz wam powiem historię. Ok,
Okej, okay. Sorry, bo ktoś tutaj do mnie wysłał wiadomość. Kiedyś Artur Przybysz właśnie wysłał takie kubki KSW. Nie wiem, czy opowiadam tę historię. I wrzucił ich 4 i wrzucił je do kartonu luźnego, bez żadnego wypełnienia. I generalnie miałem puzzle KSW. Także było to zabawne, bo później poprosiłem, żeby wysłał jeszcze raz. I tam już w drugiej próbie było lepiej. Nie wszystkie dotarły, ale generalnie dotarły. Także pozdrawiam oczywiście Artura Przybysza. Dajmy fake news dalej, nie? Za chwilę będę odpowiadał nasze. Czy wrzosek potwierdzony na Łódź, pyta THC. No i to też jest taki jeden z moich fake newsów, że generalnie, no to jest taka bardzo oczywista oczywistość, że Skojke ma być, bo też tam przy trailerach były materiały z obojgiem zawodników, także tak, no ci panowie na pewno, prawie na pewno mają się zmierzyć z tego, co mi wiadomo, ale nie wiem właśnie, niestety nie wiem, czy to w kontekście Łodzi, czy kolejnego pojedynku. To jest bardzo ciekawe, bo sobie spojrzę na rozpiskę. Nie, to szczerze mówiąc, jak tak patrzę teraz na rozpiskę, bo jest Superfight Khalidowa z Narkunem, Materla Askham, Gamrot, który też wiadomo, z kim ma się zmierzyć, że też z tego, co mi wiadomo i prawie na pewno stawiam, że będzie to Szuli. Do tego jest pani Lipski, jest Łukasz Jurkowski, jest Karol Bedorf. Pytanie właśnie, czy ten Karol Bedorf, bo to też jest taka historia, która do mnie dotarła, że obaj zawodnicy mają robić taki hype z Mariuszem Pudzianowskim, co Mariusz właśnie rozpoczął, ale ten pojedynek właśnie, tak mi powiedziano, że będzie hype, ale ich pojedynek nie dojdzie ostatecznie nie dojdzie do realizacji w Łodzi i rzeczywiście to się potwierdziło, więc to jest taki pierwszy etap. Nie wiem, czy ten drugi, że właśnie, że Bedorf, że jego pojedynek będzie przeniesiony na ten potencjalny 9 czerwiec, bo znaczy data, podejrzewam, że daty będą się trzymali. Pytanie, czy miejsca będą się trzymali, to zobaczymy. Ale no, też z moich informacji, jak mówiłem wcześniej, Ergo Arena, które to sobie potwierdziłem, że bardzo duży event będzie w Ergo Arenie. Tak, nagrywam live nową kamerą. Rodzynello się pyta. No właśnie, skoro Krzysztof mówi, że Martin wspominał Lewandowski, że Bedorf może nie zawalczyć, no to rzeczywiście ten scenariusz się zaczyna układać w całość, że został zrobiony hałas, a pojedynek zostanie przeniesiony. I tak się wtedy zastanawiam, czy w miejsce Karola Bedorfa idealnie by wskoczył w sumie Kojkę i Marcin Wrzosek, którzy też prawie na pewno będą ze sobą walczyli, także nie wykluczam. No to jest Łódź, teren Marcina. Bardzo bym się zdziwił w sumie, gdyby nie walczyli tam razem. Oczywiście oni dopiero co walczyli, więc to jest jakiś problem, ale mam wielkie przeczucie, że może tak być. A jak nie, to pewnie później. Także z innych takich ciekawostek spartanowych w takim razie na chwilę wrócimy, że ma być dużo pasów. Nie wiem, czy w przyszłej, czy w kolejnych tam dwóch edycjach, ale może już na przyszłej gali, że może być dużo pasów mistrzowskich, także taka ciekawostka. Z impetem chcą nowi właściciele Spartana pójść, także może być ciekawie, jestem ciekawy efektu Spartan Fight. Mówisz, Damian, jak się, no to KSW 43 nie wykluczam, to jest jedna z tych możliwości, KSW 42 albo KSW 43 dla Wrzosek Kojkę. W sumie z reguły to jest tak, że są przynajmniej dwie gale odstępu, więc też Marcin Wrzosek miał i ciężkie przygotowania i prywatnie tam było mu ciężko, bo jak mówił publicznie właśnie, co było bardzo przykre, że zmarł mu tragicznie ojciec, także myślę, że należy mu się ten odpoczynek, zwłaszcza, że miał pełną możliwość, żeby nie przyjmować tego pojedynku, w sensie zrezygnować jakby z niego w trakcie, no chyba byłby wytłumaczony w 100%, ale mimo wszystko nie zrobił tego, postanowił właśnie dla ojca, że wygra i wygrał, także naprawdę brawo dla Marcina, bo to jest tough guy. Co tu jeszcze mam takiego ciekawego? Fan się szykuje na Wrocław w maju, pod koniec maja. Z tego, co mi wiadomo. Także
Tak, to tyle, co na razie wiem o Fenie. Niewiele zapomniałem, gdzieś tak jakoś trochę poszukać albo nawet zadzwonić po jakieś fake newsy do Pawła Dziwiaka, który mam nadzieję ogląda i pozdrawiam. Chociaż raczej by komentował, więc chyba go nie ma. Podejrzewam. Patrzę, co jeszcze mam. Tak, to też się potwierdziło już wstępnie, bo to Maciej Kawulski o tym mówił, że ma być jakaś seria mniejszych gal, bo słyszałem jakąś wersję o małej gali live in studio na kwiecień, która by miała być taką formą promocji tego późniejszego wydarzenia w czerwcu, jeżeli to będzie 9 czerwca, jeżeli to będzie Ergo Arena, także już pamiętamy live in studio jedno, także tych gal będzie więcej i fajnie, i dobrze dla KSW, także... Także to chyba tyle dzisiaj z fake newsów. To jest dobry temat. Muszę coś wymyślić kogoś, z kim będę mógł na bieżąco o tym dyskutować i rozmawiać w trakcie programu, bo naprawdę ciężko się rozmawia o tym samemu, a taka naprawdę byłaby świetna dynamika, tylko muszę do tego znaleźć odpowiednią osobę, która zna się na temacie. Także może zrobimy jakieś małe Q&A. Ja sobie sprawdzę, co tam się dzieje na MMA News z takich ciekawostek. Co z Omenem? Omen był niedawno w programie, także naleję sobie mojego Spartan drinku do mojego Free Wojtkowo kubeczka. Fuck, dawno nie piłem energetyków. No ale tak jak mówię, przy takim przelewie to wszystko wypiję, prawie. Badziu, pytasz mnie, czy coś wiem na temat Michała Komara, w sensie nie wiem nic, słuch zaginął i nie mam pojęcia tak naprawdę, co się z nim dzieje. Oczywiście Michał Wodarek. Jak tam Mirosław Ogniński po chemii, pytasz Arszawin. Rozmawiałem z Mirosławem wczoraj, powiedział, że już mu się zbliża lada dzień ten przeszczep komórek tam macierzysty, nie znam się na tym, może coś przekręciłem. Generalnie jest lepiej, tam gdzieś wyniki badań są coraz lepsze, ale to będzie jakiś taki mocny kopniak, który będzie go kosztował dużo zdrowia, także życzymy zdrówka tylko. Live z Tomaszem Drwalem, piszesz Kiras, no to jest dobry pomysł. Chociaż nie, to nie jest dobry pomysł, bo Tomasz rozważał jakiś start po tym pojedynku bokserskim na R8. Najwyraźniej z tego zrezygnował, na razie chyba nie ma o czym mówić. I Tomasz jest taki przeciwny wałkowaniu tego. No w sumie z Bartkiem Stachurą rzeczywiście. Bartek Stachura mógłby być taki z Lowking.pl, mógłby być taki dobrym tu rozmówcą do takich fake newsów, żebyśmy sobie pogadali. Jest ciekawy rzeczywiście. To jest jedna propozycja. Dzięki bardzo za przypomnienie oczywiście. Pozdrawiam Bartka. Jesus. Przez cały program tutaj spamował Akysz. Za chwilę będzie bany, jak będzie mi tutaj spamował. Okej, Gajowy, odstawię te energetyki. To jest pierwszy energetyk, jaki wypiłem od kilku lat. Dosłownie. Nie piję energetyków. Pytasz o czas, czy Borys Mańkowski będzie chętny na live'a? Na razie był niedostępny, odpoczywał. Zostawiam na razie Borysa w spokoju. Live z Trypsonem? No, to jest jakaś opcja, Krzysztofie. Masz dzisiaj dobre pomysły. Live z Marcinem Łazarzem. No, nie ukrywam, że coś tam będzie z Marcinem, bo coś tam się może dziać w kontekście Marcina, także jak będzie okazja, to coś będzie. Co jest z Marcinem Wójcikiem, czy zawalczy w tym roku? Piotrze, odsyłam cię do dwa odcinki w tył. Musisz sobie poszukać, który to był live. Tam wszystko Marcin powiedział. Musisz sobie to zapuścić i będziesz wiedział. Wszystko tam było, naprawdę wyczerpująco pogadaliśmy. Co sądzę o zainteresowaniu MMA ze strony pięściarzy i odwrotnie? No, będzie bicie, że tak powiem. Dzięki bardzo, THC. No, w sensie, czy mieliśmy jakiegoś skutecznego boksera w Polsce? Wydaje mi się, że wielu bokserów
tak naprawdę trochę jakoś ignoruje w ogóle temat MMA, bo na przykład Artur Szpilka powiedział mi osobiście w rozmowie, że on był po treningu i on nagle w ogóle mówi, że nabrał do tego szacunku takiego, także no nie wiem, no to chyba powinien wiedzieć to od razu, tak jak to, że pan Józek spod budki z piwem prawdopodobnie będzie dużo gorszym bokserem od niego i nie ma w ogóle czego porównywać, tak chyba powinien być świadomy tego, że MMA jest po prostu dużo lepszy od boksu, tak? Znaczy boks jest składową MMA, więc to jest taka prosta matematyka, prawda? MMA jest większe niż boks, tak? W kontekście, w sensie skuteczności, także wydaje mi się, reasumując, odpowiadając na twoje pytanie, że bokserzy w Polsce jakoś tak z takim pobłażaniem traktują temat MMA. Czy coś wspólnego z Gamrotem? No, coś tam próbujemy. Także zobaczymy. Teraz na razie Mateusz Gamrot jest w ATT, American Top Team. I niech tak zostanie. To Salim i Skiba też są na ATT, też są w ATT na Florydzie? To nie wiem. To dzięki za info. Nie dotarło do mnie. Co z Sergiejem Grycicho? Nie wiem, pewnie cały czas walczy, bo on sporo walczy. Pytasz My Sense of Music pisze, gdzie jest moneta do wpłacania na iPhone. No niestety ten super chat jest ograniczony. Jeżeli ten kto chce wspomóc, no niestety chyba na iPhone'ach nie ma tej ikonki super chatu. Ona jest na Androidach i na po prostu na laptopach, komputerach. Natomiast ja już ogarniam temat tych wszystkich. Naprawdę postaram się, żeby lada dzień już, żeby ogarnąć te wszystkie dotacje. Mam tam kilka opcji, zrobię to. To cholera wymaga mnóstwo czasu, ale może nam to pomoże faktycznie rozwinąć nam wszystkim, bo gdzieś tam planuję i marzą mi się wycieczki za granicę, jakieś takie naprawdę ostre. Także no, nie ukrywam, że bez pomocy się to nie uda. Także... Także pracuję nad tym. Pracuję nad tym i niebawem będzie jakiś tam efekt. Czy podpytać Michała Pasternaka, co u niego? Aktualnie z tego, co rozmawiałem jakieś kilka tygodni temu, no to niespecjalnie u Pasternaka, w sensie cokolwiek słychać. Jak widzę Michała, fijałkę dalej w KSW. Nie wiem, czy Michała nie wezmą gdzieś poza KSW jakoś niebawem. Mam takie przeczucie. Wypowiedź się na temat walki Francis Ngannou Stipe Miocic, no będzie ogień, tyle mogę ci Maksymilianie powiedzieć i jestem bardzo ciekawy. Stipe rzeczywiście potrafi przetrwać takie trudne momenty, bo wielu go gdzieś już tam wielokrotnie skazywało na pożarcie. On potrafił przetrwać na przykład w Brazylii z mocnym Fabricio Werdumem, którego znokautował w ogóle. Title Challenge, tak, to on wtedy odebrał pas. W ogóle Stipe ma szansę dokonać historii, bo z tego co pamiętam, to żaden zawodnik wagi ciężkiej UFC nie obronił pasa trzykrotnie. On ma na to szansę, jeżeli mu się to uda, a Francis jest naprawdę ciężki, to no to dokona historii. I zawsze jest underdogiem, zawsze jest skazywany na pożarcie, no ale wygrywa. Dzięki bardzo, Czarku, że doceniasz moją pracę. Live na UFC 220, no to jest jakiś dobry pomysł, żeby podczas oglądania, tylko że to jest późno w nocy, więc no to jest ciężki temat, a teraz tym bardziej nie będzie telewizji na żywo, więc no ciężki temat, a raczej nie będzie to dostępne, pay-per-view nie będą dostępne, to jest ciekawe, nie będzie pay-per-view dostępna główna karta na Fight Passie, więc no legalnie nie będzie się dało raczej oglądać, no chyba że przy wykupie tam pay-per-view, które kosztuje z 300 zł, ale no sorry. Masakra. Za jedną galę, kartę główną. To musiał się składać z 300 set Spartanami chyba. Po złotówce. Hmm.
Pewnie, że pamiętam Ricardo Arone Rodzinello. Ba. I nie tylko za ten słynny slam, który Rampage na nim zrobił, tylko po prostu Ricardo był... On pokonał Wanderleja, prawda? W Pride odebrał mu pas, z tego co pamiętam. Także no nie no. Rysiu to był gość, nie? Szkoda gdzieś tam do tych... Nie próbowałem się dodzwonić do Janny Jędrzejczyk, Szczytomaniak pyta. Nie pytałem. Już próbowałem kilka razy i odpuściłem. Co dalej z Popkiem? Nie wiem, wyszedł na miasto i nie wrócił. Oby był live z gali z Rosji z udziałem Szymona Bajora, jak pisze Krzysztof. Oczos, pytasz mnie, co sądzę o komentarzu Macieja Kawuskiego, że jeżeli Polsat nie zadeklaruje, to będą chcieli mniejsze gale przenieść całkowicie do internetu i brać za to 20 zł. Okej. To no 20 zł mniej niż teraz, także okej. Tak, Sakurabe właśnie też Arona wtedy kolanami dojechał mocno, także chyba to on tak go poobijał, że mu zrobiła się kwadratowa głowa Sakurabie. Nie no, Arona to był gość. Grappler, ale z mocnym uderzeniem. Co z sobotą? No nie wiem, no z tego co mi wiadomo, to po piątku będzie sobota, także chyba wszystko według normy. A, pytasz o rapera, Andrew, muzyka. No widziałeś na MMA News, że w zasadzie to z Radia Szczecin było info, że potencjalnie jakiś tam rozważa test muzyk, raper Sobota. Jakby lubi siebie przetestować w nowym otoczeniu i nie wyklucza startów MMA. Okej. Okay. Nikomu nie bronię. Ale zadziwiający zasyp muzyków ostatnio. Kto mnie tu zasypuje wiadomościami? Okej. Okay. Jakieś fanki. Dobrze. My Sense of Music. Będę wrzucał. Ja wrzucam. Przecież jeżeli... Ja już o tym mówiłem i to widać na portalu, że jest taka zakładka... Jest taka zakładka, na głównej stronie masz więcej i tam masz podcasty i one są na Apple'owskiej właśnie, ja je wrzucam, pewnie jutro wrzucę ten podcast, wrzucę go na podcast, tą aplikację podcast na Apple. Muszę opanować w końcu, żeby na Androidy też, ale w zasadzie każdy, kto tam wejdzie, to może też wejść jakby w ten temat, w tą zakładkę więcej i podcasty i może to na każdej, na każdym urządzeniu, może tam jest taki player, audio i może sobie odsłuchać. Ale to zrobię jutro pewnie, już nie dzisiaj. Dzisiaj będę odpoczywał. Dzisiaj randki nie mam, dzisiaj odpoczywam. Tak, Andersonie Silva, kupiłem kamerę profesjonalną. Z niej dzisiaj nagrywam. Randka była bardzo udana. Wszedłem w nowy rok z hukiem. Z wystrzałem. Z hukiem. Netflix, jak tam Netflix? Ha, nie, to nie była randka z Netflixem. Pisze Damian. Wyszedłem spoza internetu wtedy. A, co to za figurka? No to jest Rampage Jackson. Dziś mi zgubił się łańcuch do niego. Także Rampage jest. Nawet mam Wanderleja Silvę. Nie mam świętej pamięci Kimbo. Czy widać go? Rampage, żeby nam nie zniknął. Jest Rampage, jest Vant. Ha. No, typ na Pudzian kontra Bedorf. Generalnie wydawałoby się, że kiedyś i dużo osób tak mówi, zawodnicy tak mówią, że w zasadzie Pudzian nie ma nic na Karola Bedorfa, ale kurczę, ten Pudzian jest nieprzewidywalny, ale tak jak zawsze powtarzam, MMA i w ogóle często w życiu bywa tak, że MMA jest taką kwintesencją miejsca i czasu właśnie. W tym wypadku czasu. O dziwo 40-letni Mariusz Pudzianowski jest coraz lepszy,
A Karol Bedorf, nie wiem, czy można powiedzieć, że jest coraz lepszy. Teraz tym bardziej miał kontuzję, więc już samo to. Na 100% Karol Bedorf nie będzie po tej kontuzji w pierwszej walce, na pewno nie będzie lepszy niż był wcześniej. Więc nie wykluczam tak, że Mariusz Pudzianowski ma jakieś argumenty, żeby wygrać z Karolem, aczkolwiek no wiadomo, no Karol to jest zawodnik z krwi i kości i ma więcej argumentów, żeby wygrać, no ale nie takie rzeczy już widzieliśmy w KSW. Anderson Silva, pytasz, czemu nie wrzucam newsów z Conorem? Oczywiście, że wrzucam. Przecież masz nawet na głównej w polecanych, gdzie masz Conora na zdjęciu. Oj nie, Nandi Lukas. Owszem, może i ciekawy pomysł, żeby fani mogli dzwonić z jakimiś pytaniami na wizji. Znaczy, okej, dobra, to nie jest zły pomysł. Dobra, to nie jest zły pomysł, ale nie wiem, czy się na to zdecyduję z różnych powodów, ale przemyślę to, obiecuję, że przynajmniej pomyślę. Że no w sumie byłoby to ciekawe trochę połączyć się z jakimś fanem i zobaczyć ten. Oczywiście trafią się na pewno jakieś friki na wizji, ale będzie ciekawie. Z reguły w sensie mamy bardzo dobrych widzów i czytelników MMA News, którzy zawsze osobiście, kiedy mnie widzą, to jest bardzo miła atmosfera w 100%. Także może być ciekawie, może być to jakieś nowe doświadczenie. Zobaczę, nie wykluczam. Czy będę jeździł incognito na KSW? Tak, będę miał wąsy i nos taki jak Chelsonen, jak wjeżdżał do Brazylii. Tak, Norman w ogóle, Kiras pisze, Norman Parker woła o walkę z Irokezem, z Maciejem Jewtuszko. Norman to w ogóle zasługuje na osobny odcinek i jestem już z nim wstępnie umówiony na jeden z kolejnych odcinków. Tam będziemy o wszystkim gadali. Fake news z fanami. No to jest jakiś, chociaż wolę ten dział fake news i to jest naprawdę dobry dział, Krzysztofie. Fake news, świetna nazwa, trafiona w 100%. Chyba wolałbym tę część zrobić z jakimś specjalistą. Z kimś, kto tak się naprawdę dobrze zna i wszystkie kojarzy fakty. Ale może coś kiedyś wymyślę z fanami. Mam trochę inny pomysł na taką część, taką interakcję właśnie z widzami MMA News, MMA News Live, także, ale to jeszcze nie chcę zdradzać planów, nie wiem, czy one wyjdą, także zobaczymy. LZD piszesz, Master Donate'y włącz, na razie możesz donate'ować przez ten znaczek dolara na superczacie pod czatem, także tam na razie możesz pokazać, na co cię stać, ale tak jak mówisz, uruchomię coś tam ciekawego. Nie wiem, Kubo, czy Dawid Zawada jest... Nie interesowałem, znaczy inaczej, nie interesowałem się tym, czy Dawid Zawada jest brany pod uwagę na KSW 43. Nie wiem, nie interesowałem się. No właśnie, Baziu, mówisz, że mam hollywoodzki uśmiech. Otóż za dwa dni idę do dentysty i cholera... Jeden ząb jest do zrobienia, chyba najwyraźniej, a może tylko jakiś drobny szlif, a może nie. Trzymajcie kciuki. Nie cierpię dentystów, ale moja pani stomatolog, Dentstyle przypominam, w Gliwicach, na ulicy Żabińskiego 55B, jest specjalistką, także będzie dobrze. Oddaję się w dobre ręce. Kto następny w UFC z Polski? No dopiero co Prachnio doszedł, więc nie rozpędzałbym się tak bardzo. Na razie nic nie słyszałem, więc jeżeli nawet nie słyszałem jakiejś plotki, to chyba to wygląda na to, jakby na razie nikogo nie szykowali. Kuba teraz na KSW 42, Dawid Zawada, przed chwilą na KSW 43. Okej. Okay.
A propos Nandi Lucas, przyjąłem twoją ostatnią wiadomość, spoko. Wszystko dobrze, spoko. Tę wiadomość, którą zostawiłeś na portalu swego czasu. Wszystko ok, wszystko ok. All good między nami. Ups, przewinęły mi się komentarze. Muszę przyspieszyć, bo się... Ojojoj, zaczyna się... Kuba Maurić w programie. Okej, okay, Rodzinello, jest jakiś pomysł. Generalnie nie wykluczam. Ja już mam kilku gości, w tym zagranicznych. Będę też mocno szedł w jakichś zagranicznych. Dobrze by było, żeby przynajmniej jeden jakiś dobry zagraniczny zawsze był. Co myślę o walkach MMA tak zwanych youtuberów? Dislike. Jedziemy dalej. Zlatanie, sorry, nie powiem ci, nie odpowiem ci na to pytanie. Trzech najlepszych light heavyweight według mnie, sorry. Za dużo ich jest. Nie chcę kogoś pominąć. Czy sądzę, że... Tomasz pytasz, czy sądzę, że Gamrot będzie walczył z Szulim na KSW 42? No, tak sądzę. Tak sądzę. Z tego, co mi wiadomo, tam już wszystko jest przygotowane w tym względzie. W sensie kręcenie trailerów, jakieś tam inne rzeczy, także materiały są gotowe. Nie idzie mi przyspieszenie z tymi pytaniami. Dobra, spróbuję. Romero Rockhold, jaki typ? No, pokuszę się niby o Rockholda. Mam nadzieję, że nie będzie to typowy ostatnio Rockhold, który tak trochę, tak jak taki trochę ignorant podchodzi do rywali, bo chyba się już nauczył. Znaczy, wydawało mi się, że się nauczył. Otóż nie, bo później, w późniejszych pojedynkach też widziałem, że opuszcza ręce, tak w trakcie wymian i w ogóle tak nie podobało mi się to i tam było blisko. Także. O, Witoldzie, cieszę się, że moje newsy pomagają przetrwać za Odrą, także cieszę się bardzo. Soldić Duplessis w Gdańsku, Koko pytasz? No, to jest jakaś opcja i podejrzewam, że może być. No, widać, że panowie są na kursie kolizyjnym, nawet tam trochę iskrzy, bardziej chyba ze strony nawet Roberta Soldicza, także... Podejrzewam, że to może być właśnie w Trójmieście 9 czerwca, jeżeli tej dacie i w tym miejscu będzie. Ale tak jak mówię, to są takie fake newsy, więc ich nie. To są zakulisowe newsy, które dzisiaj są, jutro mogą włodarze uznać, że ich nie będzie, że pójdą w innym kierunku, bo to wszystko zależy od różnych okoliczności, jak to wspomniałem. Dragan, pytasz, kiedy ja walczę? Ja nie walczę. Ale wznowiłem treningi. Zapasy i kickboxing póki co i na razie to będę robił. Wczoraj byłem na mega dwugodzinnym treningu zapaśniczym. Nawet po prostu w sumie to nieźle mi poszło, bo 2 godziny bite jechałem. Nie wiem, co się stało, może się wyspałem. A może to po tej randce. Nie mam pojęcia. O, dzięki bardzo Adamie za wsparcie. Co z Kamilem Walusiem? A słyszałem ostatnio, że Kamil Waluś miał propozycję walki, ale nie chcę zdradzać na razie gdzie, co i jak, ale uznał, że za mało czasu dostał na powrót. Także Kamil Waluś is back. I back, jak powiedziałby Anderson Silva. Znaczy nie wiem, czy wrócił, bo powiedział, że za mało czasu, ale może nie wyklucza w takim razie. Ha, 10 top organizacji MMA na świecie, nie no. 10 to dużo, szczerze mówiąc. Za dużo, sorry Marcinie. W ogóle z tymi topami to bym... Nie lubię się kusić o listy jakieś tam. Co sądzę o Gustafsonie z Laton, pytasz? No, mega zawodnik, genialny zawodnik. Czekam na jego powrót.
Karolu, nie wiem dokładnie, nie daję stuprocentowej pewności, ale z tego, co mi wiadomo, to właśnie jest mowa o Szulim, żeby to Szuli był, z Gamrotem powtarzam. Wszystkie znaki na niebie tak wskazują. Czy tak będzie? Fake news. Czy Marian Ziółkowski będzie walczył u Marcina Najmana? Pyta Rafciu. No Paweł Jóźwiak zaprzecza. Rzeczywiście, wydaje mi się, że rzeczywiście, że nie, bo nie wiem, czy Marian Ziółkowski ma jakiś taki innej klasy kontrakt z Fenem teraz, także taki lepszy i no nie wiem. Ogólnie ja powiedziałem Pawłowi Jóźwiakowi, że to byłby dobry temat promocji, bo jeżeli to jest na Stadionie Narodowym, to jest dobry temat mieć dobrą promocję dla swojego zawodnika. Wyjątkowo mógłby... O, Aslan, tak? Aslan Beksaidow będzie chyba jednym z gości kolejnych w odcinku, także będzie ciekawe. Bartek Klepka pytasz mnie, Wojtku, a skąd te kontakty poza Polską? No, one są właśnie spoza Polski. Piotr pyta o typ Ozdemir kontra Cormier. Moim zdaniem DC to wygra. Jest bardziej wszechstronny. Na razie nie wiem. Numek, pytasz mnie, kiedy Joanna zawalczy? Nie wiem. Shit, przewinęło mi się. Czemu to się przewija czasami? Sorry, cholera, dużo jest pytań. Co dalej z Jamesem Maximinem? No widzieliście i słyszeliście, że wyzwał na pojedynek Karola Bedorfa. No w Polsce pewnie dostanie. Widzieliście właśnie Uriah Hall wypadł z ostatniego UFC Fight Night w St. Louis. Właśnie miał jakiś tam, nie wiem czy jakiś atak właśnie też padaczki miał, także to jest poważna sprawa. Ponoć, bo to nie jest potwierdzone podczas zbijania wagi, także to nie są, to są poważne sprawy. Także nie wiem, co tam... Ogólnie to o tyle jest sprawa z Jamesem Maximinem, że właśnie jakby coś się stało w oktagonie albo poza oktagonem, to naprawdę jeszcze się to u nas nie zdarzyło, ale jak w Polsce jakiś zawodnik, coś mu się poważnie stanie, jakiś wypadek będzie śmiertelny, to będzie naprawdę poważna sprawa i zobaczycie, jak nasz sport ucierpi. Rozumiem, tam badania badaniami, papiery i świstki, znaczy no, nie przeszedł tych badań James McSweeney, także no nie wiem, bardzo ciężki temat. Życzę zdrowia McSweeneyowi. Nie mam marzenia zawalczyć w klatce, Krzysztofie, dzięki. Sound Games, nie spamuj. Okej, szukam waszych kolejnych konkretnych pytań. Pudzian Rodriguez? Nie podoba mi się ta walka. Nie to zestawienie. Znaczy, no jest jakaś opcja, ale raczej to się nie stanie. Tak przynajmniej stawiam, że tak się nie stanie. Tak, Miller, był już Akop. Gdzie byłeś, jak cię nie było? Co z Karaoglu i Strusem? No Strus walczy w ACB, Karaoglu nie walczy nigdzie. Pyta 8YVY. Najman czy Binkowski? Nie wiem, ciężko powiedzieć, co wybiera serca, co rozum. Musiałbym się dobrze zastanowić. Cholera, znowu mi się przewidują komentarze. Spróbuję to. O, to może być dobry. Muszę sobie wyodrębnić okno czatu, to może mi to pójdzie sprawniej. Gdzie to jest? Wydziel okno czatu.
O, może teraz nie będzie przeskakiwało, no mam nadzieję. Wydłużę sobie listę. Sorry za mało. Oh. Okej, okay, mamy pierwszego głąba do zbanowania. No, sorry, przez przypadek ściszyłem, ale za chwilę poprawię obana. Pro, zaspałeś na MMA News Live? No, obejrzyj sobie po, także spokojnie. Jak widzę wrzosek z kojkę? Aha. No już raz widzieliśmy, ale no na pewno obaj wyciągną wnioski. Nie pokuszę się o... Poza tym, nie, mówiłem wam, że typowanie polskich pojedynków to nie jest nic dobrego. Każdy ma tam szansę na pewno wygrać. Chcecie, żeby mi Marcin Wrzosek odebrał nagrodę Dziennikarza Roku? Znaczy, oczywiście nie typuję przeciwko niemu, ale w razie W. Gdybym tak powiedział na przykład. Krzysztofie, jesteśmy partnerami medialnymi FEN i Babilonu. Tak, Kubo, Michał Andryszak jest do zrealizowania do live'a. Tak, ja też się dziwię, że Tomasz Narkun będzie walczyć z Mamedem. Jak się przyjrzycie właśnie, jak to było ogłaszane w studio przez prowadzącego, to już z góry tam było wiadomo, to nie był przypadek, że to zostało wspomniane. Reakcja Tomasza Narkuna też nie świadczy o tym, że on nie był gotowy, bo był doskonale przygotowany na to, także ten scenariusz tej walki był z góry już podany. W sensie nie jego przebieg, tylko samo to. Nie jestem fanem tego pojedynku, bo dwie kategorie znowu zblokowane, cztery gale w ciągu roku, już to o tym mówiłem. Zamiast rozwój to mamy super fight. Wystarczy mieć tych super fightów. Tak, FCB Polska, pytasz, czy Bigos już coś nagrał. Tam nagrali, ale są już w Afryce. Także może być ciężko z internetem. O. Iwan piszesz, Wojtku, pozdrów moją narzeczoną, urodziła dziś. Także gratuluję i pozdrawiam. Wnioskuję, że Anna po twoim niku, tak? Narzeczona, także gratuluję. Narzeczona urodziła, a ty siedzisz na live'ie. No nieźle. Musisz odreagować, rozumiem. To jest dobra metoda na odreagowanie. Krzysztofie, co do tych tematów finansowych właśnie ACB, KSW dla Mameda, to jest tak, że myślę, że kwoty, jakie tam wchodzą w grę, po prostu nie zwrócą się, nie przełożą się organizacji ACB odpowiednio tak, jak się to przełoży w KSW. KSW są mistrzami właśnie całej tej otoczki medialnej, więc po prostu tam Mamed jest warty tyle, ile zarabia, a no w ACB to nie byłby dla nich dobry deal, także na pewno jakieś tam rozterki miał Mamed, bo bardzo chciał pomóc ACB, no ale ostatecznie się dogadał z KSW. Z kim Mamed będzie się bił po Narkunie? No nie wiem, Zmysławie, niestety. Nie musisz pisać trzy razy, wystarczy raz. To jest za daleko powiedziane. Myślę, że tego nikt nie wie. Dosłownie nie ma takich planów w ogóle. Czy będzie miłość po mojej ostatniej randce, Ray Magic, pytasz?
Nie wiem. Zobaczymy. A dziękuję bardzo za pozdrowienie od chłopaków z Białogardu. Pozdrawiam również. Lubię jeździć do Białogardu. Spoko, Nandi, dzięki za życzenie, że w sensie, że mogę sobie już na dzisiaj odpocząć, ale jeszcze chwilę, jeszcze trochę Q&A podpowiadam. Czy będę na PGE Narodowym? Prawdopodobnie. Jest duża szansa. Rodzynello, może i w Afryce mają lepszy zasięg internetu, ale myślę, że stawki też internetu z Afryki są całkiem niezłe. A z tym lepszym zasięgiem internetu, no to ciekawe. Dowiem się z pierwszej ręki, to później ci odpowiem. Ale stawki pewnie zabójcze. Czy po pokonaniu Scotta Askama Michał Materla dostanie walkę o pas? No, Kubo, to jest jakaś opcja, że może być, może... Dziwię się, że jeszcze nie chcieli, no ale to chyba ze względu na te wakacje Michała. Więc ja myślę, że do tego to dąży, do rewanżu. Uf, nadrabiam trochę pytania. Sinku, cokolwiek się pojawi, to pewnie tam będę na jakiejś gali MMA. Aha, rozmazała ci się fota z Katowic, no widzisz. Po prostu cokolwiek z MMA, to tam będę. Tak jak zawsze, nic się nie zmienia. Jedziemy, a nawet przyspieszamy. Mamet z Soldiczem? Nie, no ja mam dość tych super fightów, naprawdę. No nie, sorry, ale niech każdy się zajmie swoją kategorią wagową i będzie dobrze. Tomaszu, o właśnie, to tak z innych fake news, to oddział UFC europejski napisał mi, że już jakiś nowy deal jest w drodze telewizyjny na transmisję, także no, negocjują. Szymonie, nie wypowiem się specjalnie na temat Wojciecha Bulińskiego, zawodnika, bo nie widziałem jego walki żadnej na żywo. Także przepraszam, znaczy to jest znajomy, Wojciech jest moim znajomym, ale nie widziałem chyba żadnej jego walki na żywo, tak mi się wydaje, tak o ile sięgam pamięcią, ale wypożyczę samochód tej samej wypożyczalni FCT24, także plus dla niego. W takim razie dobra, Wojciech jest zajebistym zawodnikiem, prospektem z gustem do samochodów i wypożyczalni. Tak, Damian Śmigielski będzie w 6-6 walczył, przechodzi do 6-6 z 6-1. Okej, okay, chyba już dogoniłem pytania. Krzysztofie, nic nie usuwałem, żadnego pytania twojego. Na razie nie, Sinku, nie potwierdzam daty Spartan Fight, bo to są jakieś tam plany
i raczej powinien zachować je, w tym wypadku powinien zachować, zostałem poproszony, żeby je zachować, o tak powiem, więc skoro zostałem poproszony, żeby zachować, że powiedziano mi w rozmowie jakby prywatnej, to nie mogę tego wykorzystać w ten sposób. Ray Magic, pytasz mnie, czy są spore opóźnienia względem tego, jak odpowiadam na pytania, bo no to jest prosta matematyka. Jeżeli jest was dużo, a ja jestem sam, to z tego to wynika. Ale właśnie dogoniłem komentarze. Kogo widziałbym w zestawieniu z Soldiczem? No jest tylko jeden kandydat, Robert, ten, Duplessis. Co z Michałem Kitą? Ma jakieś plany gdzieś startów za granicą, z tego co wiem. Powiedział, że to jeszcze oczywiście jest daleko od powiedzenia, czy daleko. No jest, jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. A, czy ja będę na Spartan Fight, Sinku? Tak, ja będę na Spartan Fight, prawdopodobnie tak. Ray Magic, jest małe opóźnienie generalnie na streamie, że tam kilka sekund, no bo to nie jest w czasie rzeczywistym, tak dosłownie, jest o kilka sekund przesunięcie, także stąd również te opóźnienia. To już do YouTube'a musisz w razie czego, żeby to było w real time. Kiedy kolejny live? Myślę, że zrobię jeszcze, Damianie, w tym tygodniu. Myślę, że pod koniec, może w piątek. Ale to może być taki fake news, więc nie bierzcie mnie dosłownie, ale taki jest plan, żeby jeszcze w piątek. Duża szansa, żeby to był Parkę, ale duża szansa jeszcze, żeby to byli inni goście. I to też jest tak, że ja już rozumiem, że właśnie ja widzę tą taką presję, o której często mówi, że ktoś mówi, a słaby odcinek, dobry, w sensie, że na przykład ci goście ich nie zadowalają, ale nie szkodzi, tych odcinków będzie jeszcze kilkaset, także nieważne, jakby rozmawiamy o wszystkich, to właśnie to jest to, MMA News Live to jest jeden z niewielu programów, który jest niezależny, także co potwierdza moja sytuacja. I tu dajemy szansę wszystkim. Ja zawsze dążę za sportem, zawsze wywiady przeprowadzałem ze wszystkimi, łącznie z tymi początkującymi, do tych całkowicie na szczycie. Także tu jest tak samo. Reagujemy na zmiany, reagujemy na wydarzenia i zapraszamy gości adekwatnych do sytuacji. Także pamiętajcie, jedyny niezależny program. No, przesadziłem z tym nie jedyny, ale to już tak z przekąsem oczywiście. Ale tu macie pewność, że jest niezależny. Jeżeli wszystkie, oczywiście mogę prosić o subskrypcję. Jeżeli ktoś doszedł i jeszcze nie subskrybuje kanału, to jest dobry moment. Czy Pudzian miał jakąś kontuzję? Pamiętam, coś może mi ktoś mówił? Nie, chyba nie, chyba nie. Już było Francis i Miocic, już o tym mówiłem kilka razy. Co sądzę, Piotrze, na temat remisu Marcina Bandela? Ja nie widziałem tej walki, ale Marcin mówił, że niezasłużenie, że zdecydowanie wygrał. Zresztą gdzieś tam obserwatorzy też mówili, że wygrał. Czy piłem kiedyś spirytus z Pawłem Jeźwiakiem? Nigdy nie piłem spirytusu. Pamiętam tylko rany wojenne raczyłem spirytusem, także to mój jedyny kontakt ze spirytusem. Zajebiście piecze. Więc pewnie w gardle też piecze. Popek versus Waso Bakoczewicz. To bym zobaczył. Dobre. Dwudziesta trzecia 30. Daliśmy czadu.
3,5 godziny. Matt M. niestety nie jestem na tyle dobry z boksu, żeby coś typować i tak, no nie. Już nie śledzę tak boksu. Co powiem o braciach Diaz? No. To co cały świat. Niech walczą. Są szaleni. Są fenomenalni. Ostatni w swoim rodzaju. Z kim widzę Fernando? Nie wiem, czy w ogóle Fernando jeszcze na kogoś wystawią w sumie po tych dwóch porażkach. To ciężko. Jaki mam pas w BJJ? No chyba z bawełny, ale muszę sprawdzić skład dokładnie. Nie interesowały mnie nigdy pasy. A umiejętności? Tak, jestem głodny, to masz rację. I zaraz zjem faktycznie, bo mam jeszcze moją kolację. Chociaż spóźniona dosyć. Z namasę. Z baru namasę. Także zaraz zjem namasę. Tak, chyba tak jak mówisz, Krzysztofie, czas się powoli zwijać. Ja na dzisiaj mam dość. Myślę, że zrobiłem swoją robotę. Bardzo dziękuję wszystkim, że wpadliście. Zrobiliśmy sobie Q&A, dodaliśmy nowy dział fake news dzięki Krzysztofowi. Także bardzo Wam dziękuję wszystkim. No właśnie, kolację, no teraz Wam nie pokażę. Następnym razem coś przygotuję, żeby bardziej zareklamować naszego partnera. Także bardzo wszystkim dziękuję jeszcze raz. Jeżeli ktoś jest jeszcze, kto nie subskrybował kanału dotychczas, to jest dobry moment, bo za chwilę się autujemy stąd. Także jeszcze raz wszystkim serdecznie bardzo dziękuję i dobranoc. Piątek to jest duża szansa, że będzie kolejny live, czyli numer 48. A gdzieś mój notatnik zabrałem, bo tam miałem gości napisanych, także, ale zobaczymy, będzie ok. Jakby mamy tyle miejsca i tyle czasu dla wszystkich, że nie ma się co ścigać. Musimy cały świat przejechać, wszystkim damy szansę. A później, jak już zabraknie, to będziemy brali amatorów kompletnie nieznanych. A później tych, którzy chcą być zawodnikami. A później będziemy rozmawiali tylko z wami. Dobra, bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz. MMA News Live uważam za MMA News Live 47 uważam za pełny sukces dzisiaj, także bardzo dziękuję. 5 gości mamy. Od razu tam przestrzegam wszystkich, ale już się nauczyliście, że te odcinki, które mają kilka godzin, one potrzebują chwilę czasu, żeby YouTube je całkowicie wyrenderował i były dostępne w całości, także podejrzewam, że godzinę, dwie albo trzy to trwa, także nie zadawajcie później pytań w komentarzu, dlaczego tylko macie połowę, bo po prostu jesteście, pewnie będziecie chcieli to, ci z Was, którzy przyszli w połowie albo pod koniec, jeżeli będziecie chcieli przewinąć, no to musicie chwilę poczekać po prostu, ale to się wyrenderuje, także dziękuję bardzo i adios. Mam nadzieję, że dzisiaj niczego nie zapomniałem. Pozdrawiam.